kochani, z tej strony Pia. Słuchajcie, za chwilę startujemy z live'em. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się za 8 minut, 17:15 się widzimy. Idę się przygotować i zaraz startujemy. Do zobaczonka za chwilę. Time of your life, every single night, the confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that, what glitters ain't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being
let's take it slow. Next thing that I know, you got a next best hope. Summer soon, body snows, yeah. Soon too, you'll find out, fell. But you just wanna roll, and all I think is whoa. Weekends spent in the studio. Uwielbiam to, że w tle tutaj stoi pianino i na przykład jak wejdzie tutaj jakaś nowa osoba, która nigdy nie była na naszym karaoke albo na żadnym moim streamie, gdzie śpiewam, myśli: o kurczę, ona musi ładnie śpiewać, nie, ona ma pianino. Ona musi mieć talent muzyczny. Otóż nie mam. Cześć wszystkim, cześć kochani, witam was dzisiaj na live. Zaczynamy od tego, że zostawiacie łapkę w górę i to nieważne, czy oglądacie mnie teraz na żywo, na bieżąco, czy może oglądacie mnie w przyszłości, a mianowicie zapis tego live'a. Łapka musi zostać tutaj podarowana, bilecik na odcinek musi zostać podarowany, proszę bardzo kochani. I już wam wszystko tłumaczę. Jezu, jak ja się cieszę na dzisiejszą grę. Słuchajcie, ostatnio miałam taki mały kryzys simsowy. A mianowicie, wiecie, że jestem kreatywną osobą, lubię sobie, wiecie, wymyślać różne scenariusze, historie i tak dalej, nie mam nigdy z tym problemu. Ale tego, co mi brakowało w The Sims 2, przepraszam, tego, co mi brakowało w The Sims 4, a było w The Sims 2, to jest to, że w dwójce fabuła toczyła się właściwie sama. Była taka ciekawa, działy się same z siebie różne rzeczy i tak dalej, a w czwórce musisz wszystko organizować jako gracz, bo gra sama kołem się nie toczy prawie wcale. I wtedy narodził się pomysł. Pomysł na to, żeby stworzyć program do grania w Simsy, ale nie tylko w czwórkę, również wszystkie właściwie części, który będzie wymyślał ci na bieżąco podczas gry różne wyzwania. I taki właśnie program takiego bota stworzyliśmy na moim Discordzie. Już wam go pokazuję, o co w nim chodzi i w ogóle. Jezu, jakie to jest genialne. Jeżeli ktoś widział mój najnowszy film, ten wie. Jeżeli ktoś nie widział mojego najnowszego filmu, niech szybko leci na kanał i niech szybko to nadrabia. Więc tak, kochani, robimy tak. Ja wam teraz powiem, jak z tego bota korzystać, na czym polega ten bot i w ogóle. Potem odpowiem na kilka pytań na czacie na żywo, jakbyście jakieś pytanka mieli, po czym pójdziemy grać. I dzisiaj live trwa bardzo długo, jeden z dłuższych live'ów w ostatnich miesiącach u mnie na kanale, bo będzie trwał on aż do 21:00. Plus spałam dzisiaj tylko 4 godziny, bo do ostatniej chwili tego bota ulepszaliśmy, montowałam film, ulepszałam film i po prostu mam nadzieję, że wytrzymam do tej 21:00, w razie czego mam tutaj pomoc, później jeszcze wleci inna pomoc. Hi, hi, hi. I nie mam tu na myśli żadnych używek, tylko słodycze! Prawdopodobnie słodycze. Witam wszystkich. Dobra, no to co, kochani, lecimy z tym koksem. Jesteśmy na moim Discordzie. Jakby co, linka macie przypiętego do Discorda na czacie. Tu jesteście wy, tu jest czat i link tutaj jest. Tu klikacie i wchodzicie na mojego Discorda. Widzę, że już widzowie moi kochani, cześć wszystkim. Witam moje ptaszynki, zaraz się z wami też przywitam. Widzę, że już moi kochani widzowie korzystają z tego bota na bieżąco. Co jest fantastyczne. Dobra, czekajcie, będę musiała sobie troszeczkę tutaj jeszcze tą kamerkę dopasować, bo pamiętam, że na ostatnim live'ie miałam problem z profilowaniem tej kamerki i ona jest jakoś tak dziwnie wypozycjonowana, także momencik, sprawy techniczne ogarnę w sekundę. Cyk. Cyk.
Nawet bym zrobiła tak. Bardziej okejka. Cyk. Dobra, ogarnięte, ogarnięte. Dobra, ogarnęłam tą kamerę, możemy lecieć w takim razie z tym botem. Cześć, cześć kochani, zaraz tutaj z wami pogadam też, wam odpowiem co i jak się ma wszystkim. Cześć kochani. Pia, chcę ci coś zrobić, ale nie wiem co, masz pomysł? Na przykład coś z gliny, bo dla innej youtuberki Juliksz zrobiłam koguta wieśka, a ty co byś chciała? O kurcze! To ja bym chciała, słuchaj, jakiegoś ptaka w takim razie. Taką ptaszynę. Może mnie jako ptaka byś zrobiła, co? Dobra, widzowie, kochani, to jest nasz Discord. No i teraz wam pokazuję już wszystko, co i jak. Więc mamy tutaj naszego Discorda. Jak do niego dołączycie, to pierwszy kanał, który wam się pojawi, to będzie regulamin. I tutaj będziecie musieli kliknąć to, takiego ptaszka, żeby wam zaakceptowano regulamin i wtedy pokażę wam się te wszystkie kanały, które tutaj macie po bokach. I nasz bot, który nam robi na bieżąco, ten bot na bieżąco w ogóle tworzy i wysyła, wybiera, losuje nam wyzwania, które mamy grać w Simsach. I polega to na tym, że wy sobie gracie w Simsy, nie? Odpalacie Discorda, na przykład na telefonie możecie odpalić Discorda, albo po prostu na komputerze tego mojego i po prostu wchodzicie na ten kanał z botem i on wam losuje wyzwanie, które musicie zrobić. Na przykład bot wam losuje wyzwanie, że musisz powiesić 10 obrazów na ścianie i wy to zrobicie i dopiero wtedy możecie losować kolejne wyzwanie, nie? Żeby nie było tak, że sobie wybieracie, o, tego wyzwania mi się nie chce, robię następne. Właśnie o to chodzi, żeby robić tak, jak wam bot właśnie wysyła. No chyba, że wam się podpisze, bo może też tak być, no to wtedy możecie sobie, rzeczy jasna, wylosować następne lub jeżeli na przykład to wyzwanie dotyczy jakiegoś rozszerzenia, którego akurat wy nie macie. Bot do wyzwań w Simsach, tak się nazywa ten kanał. I jedyne, co musicie zrobić, to wpisać tu na czacie ukośnik wyzwanie i w tym momencie nasz bot wymyśla wam, co macie aktualnie zrobić w tej rozgrywce. I na przykład tutaj jest idź pobiegać, czyli wasz syn musi uprawiać jogging. I uwaga, ja tego nie mam, ale inni gracze mają. Jest cooldown 3-minutny, bo zaraz po tym, jak puściłam tego bota do obiegu waszego, graczowego, to się okazało, że dużo osób sobie cheatuje i po prostu wybiera wyzwanie spośród wszystkich wylosowanych i spamuje na tym kanale, bo po prostu jakieś wyzwanie mu się nie podoba, więc 10 razy spamuje wyzwanie, żeby jakieś mu się spodobało, nie? Tak nie robimy. Tych wyzwań jest tyle, żebyście mogli zaspamować całego Discorda, więc jest cooldown na 3 minuty. Jeżeli wybierze wam bot wyzwanie, to za 3 minuty dopiero możecie prosić o następne. Kolejne, które nam się tutaj pojawiło, to posiadaj 5 zwierząt w domu. Potem mamy spełnić 10 pragnień twojego sima z rzędu. Flirtuj z pierwszym spotkanym simem po wyjściu z domu. No po prostu wyzwania są różne. Są również takie, które dotyczą kasa. Zaadoptuj małe dziecko. Są również takie, które dotyczą budowania. Na przykład zrób 3 zdjęcia swojemu simowi i powieś je na ścianach. Są naprawdę bardzo dużo jest różnych wyzwań, ale tutaj muszę jeszcze, słuchajcie, wam powiedzieć tak w wstępie, że ten bot jest cały czas rozwijany i na przykład jutro usiądę i popracujemy nad tym, żeby częściej się pojawiały wyzwania jednak te takiego, wiecie, na przykład do kasy albo do budownictwa, nie? Dzięki za subka. Milenka, pozdrawiam cię. A czemu to takie wielkie? Dzięki Milenka za subka, pozdrawiam cię kochana. Wiecie dlaczego? Bo najczęściej dominują wyzwania rozgrywkowe. Nie wiem czemu, tak coś tam może się z algorytmem zrąbało i to będzie też naprawione. Będą też dodane nowe wyzwania, więc jeżeli ktoś zamierza no-life'ić całą noc i całą noc grać w Simsy, właśnie ja w Simsy odpalam, kochani. Jeżeli ktoś zaczyna całą noc no-life'ić i grać w Simsy i wszystkie wyzwania przylecieć, chociaż raczej nie dacie rady, nie jest to raczej możliwe, to
będą nowe i będą na bieżąco aktualizowane, więc polecam Wam bardzo. Odcinek z tego, jak ja w ten sposób grałam, jest u mnie na kanale i było naprawdę świetnie. Cała rozgrywka, którą Wy widzieliście, trwała 5 godzin. Tam 4 godziny z groszem. Więc 5 nie, ale ja normalnie poczułam, jak to nagrywałam, że to było 5 minut, a nie 4 godziny, bo tak się wciągnęłam. Tak było ciekawie, że ja po prostu nie mogę. Pijała, pięknie wyglądasz, dziękuję! Ale przyznam Wam szczerze, że mam obecnie kryzys wizerunkowy. Słuchajcie, jeszcze taka sprawa, nie? Bo mi te włosy spalono już tam ponad pół roku temu w ogóle. I ja sobie teraz robię takie terapie na te włosy i one strasznie przytłuszczają. Typu jakieś olejowanie bioolejkiem jakimś tam z nerek krokodyla, coś tam i to pomaga, ale strasznie te włosy się przytłuszczają i mam coś takiego, że umyję je i one są takie super świeże, a potem mi tak klapną na przykład, ale muszę na przykład stosować różne zabezpieczenia na nie i różne takie inne rzeczy, bo muszę je mocno chronić, nie? I na przykład mi to wkurza, bo czasami wyglądają wspaniale, czasami nie, innym razem są mega suche, więc słuchajcie, przez te włosy strasznie no po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, ale gorzej się czuję, także gorzej wyglądam się czuję, chociaż wiem, że wy tego nie widzicie i totalnie mam to wisi i tego nie zauważacie, ale ja jestem trochę włosomaniaczką i to mnie boli. Pozdrawiam wszystkich. Da się dołączyć na mój serwer, Słonko? Co ci wyskakuje, że się nie da? Poczekaj, zobaczę w ogóle. Kopiuj link, zobaczę, czy dobry link jest wszędzie. Jeszcze linka do Discorda macie w opisie, czy coś się nie zrąbało, ale raczej nie powinno. Jest, działa, słuchaj, laska, działa wszystko, po prostu nie wiem, czemu ci nie działa Discord, może masz bana, a może nie zaakceptowałaś regulaminu, coś, jedno z wielu. Kupiłam dzisiaj dodatek na Instant Gaming. O, to wspaniale się stało, wspaniale się złożyło, bo moi kochani, na Instant Gaming wleciały ostatnio odświeżenie, wleciały ostatnio jakieś odświeżone promki na Simsy i muszę właśnie na 100 dzieci challenge w poniedziałek wrzucić Wam reklamę, bo dawno, ale to dawno nie promowałam właśnie Instant Gaming, a warto i są nowości i wypadałoby Wam powiedzieć, co jest dosłownie minuta. Ja Wam pokażę. O Boże, czy tak wyskaczę na tych stronach? Nie ten przycisk nacisnęłam. Jesteśmy, kochani, na Instant Gaming. Jest to strona, w której możecie kupować różne gry, ale ja tutaj przede wszystkim promuję i polecam Simsy, bo są takie chore promocje na Simsy, że nie macie pojęcia. Do wynajęcia minus 48%, Rancho minus 62%, razem raźniej 62%, mój ulubiony dodatek, Wiejska Sielanka minus 64%. Kochani, polecam Wam oczywiście kupić z mojego reflinka, bo wtedy ja dostaję jakieś grosze, za które mogę Wam potem robić rozdania. Uprzedzam, dzisiaj rozdania żadnego nie ma. Witaj w pracy, najlepsze rozszerzenie, które zawiera najwięcej rzeczy. Minus 50... Ile? 65%! To więcej niż ostatnio. 4 pory roku, psy i koty, no naprawdę, można zaszaleć. Teraz Wam polecam na wakacje, jeżeli nie macie wysperskie życie. To jest must have na wakacje. Po prostu jest taki klimat wakacyjny z wysperskim życiem i u mnie zaraz się zacznie sezon grania wysperskim życiem. Także jeszcze raz Wam wysłałam na czacie, jakby co to macie też w opisie pod tym live'em, a my lecimy do gry. Słuchajcie, moi kochani, pytanie do Was, może ja zrobię ankietę. Jak robimy? Rozpocznij ankietę. Jakim simem zaczynamy rozgrywkę? I teraz tak, tak jakby piją, czyli ja mam zagrać sobą, nie? Jakby nie robić siebie, tylko pobrać siebie już gotową z galerii i grać jakby moją wersją. Losujemy całego sima, czyli po prostu losowo robimy całego sima. Pobieramy losowego sima z galerii i gramy nim. Czy co może jeszcze? Czy adoptujemy i gramy adoptowanym simem. Po prostu, wiecie, wezmę losowego sima, który adoptuje dziecko, szybko to dziecko dorośniemy za pomocą moda MC Comment Center i będziemy grali nim. Głosujcie na czacie, macie, słuchajcie, jakby ankietkę, a ja Wam podpowiadam trochę na wiadomości. Cześć kochani, cześć wszystkim.
A jak zrobisz aspirację z kulturystyki, to się da, ale co takiego? Ankieta jest na czacie na YouTubie. Więc dzisiaj całego live'a będziemy grali z tym botem, będziemy go testowali i zobaczymy, dokąd nas doprowadzi ta rozgrywka, co się będzie działo. Hejka Jan, testujemy bota, którego stworzyłam do Simsów, który wymyśla ci i losuje wyzwanie, które masz zrobić obecnie w Simsach. Zaraz zaczniemy grać, więc zobaczysz na bieżąco, jak to wygląda. Pijać będzie dzięki tobie piękny wieczór. Cieszę się, mam nadzieję, że macie coś dobrego do pićka i do jedzonka. Ja nie mam, mam tylko kawkę i wodę, ale później Łukasz pojedzie do sklepu, to obiecał, że mi kupi kolkę. U mnie bardzo dobrze, Lenka, dzięki bardzo. Ostatnio byłam kilka dni w Toruniu pozałatwiać jakieś rzeczy, ale minęło mi to jak jeden dzień. No i też odwiedziłam babcię, bo była nie rocznica śmierci, tylko miała urodzinki. Ja powiem ci, że mnie namówiłaś, kupuję Wysperskie Życie. Możesz jeszcze poczekać, jak chcesz, bo niedługo się zacznie sezon grania Wysperskim Życiem u mnie na kanale, co roku taki jest. Ja po prostu mam taki vibe wakacyjny i tylko nawalam to Wysperskie Życie bez przerwy. Co tam u mnie? Ej, no słuchajcie, mam taki projekt glow up trochę, nie? Zaczęłam ostatnio ćwiczyć, właściwie to nawalam od Wielkanocy, odkąd mam smartwatcha, bo mi liczy ładnie kroki, liczy mi kalory, porobiłam sobie cele i od Wielkanocy tylko jeden dzień nie spełniłam tych celi, a tak to codziennie spełniam. Więc zaczęłam bardziej dbać o siebie, póki co idzie mi to dobrze, ale nie ma jeszcze wyników na wadze, a ja jestem taka obsesyjna i jak na przykład nie schudnę w 3 dni 3 kg, to ja mam bez sensu, po co ja to robię, lepiej zjeść coś słodkiego i wiecie, i trzeba walczyć, nie? Pozdrawiam wszystkich. Więc mam taki ten plan, rozpisałam sobie niczym box del glow up, ale zanim to... I nie wiem, czy się wszystko uda, bo na przykład niektóre rzeczy są w ogóle niezależne ode mnie. Na przykład wybieram się niedługo do fryzjera, który ma mi odmienić moje włosy, ale nie wiadomo, czy to się stanie, bo nie wiadomo, czy moje włosy mogą zostać odmienione, więc to wszystko, wiecie, się wyjaśni lada moment. No i też cały czas, słuchajcie, nawalam w Simsy, staram się jakoś ulepszyć kanał i tak dalej. Dobra, kochani, co wy rysowaliście w tej ankiecie, bo ja nie widzę, czekajcie, dobra, to jest ta ankieta. Jakim simem zaczynamy rozgrywkę, losujemy całego sima, dobra, czyli chcecie, żebyśmy całego sima wylosowali, alright, dobra, to losujemy, zaczynamy od początku, tylko zdejmę jej to z głowy, no i może jeszcze z oczu, od czego, od ciałka zacznijmy, nie? Od ciałka zacznijmy, od sylwetki. Karnacja, tylko jak właśnie, słuchajcie, chciałam tylko coś powiedzieć, nie? Że algorytm simsowy, jeżeli chodzi o pierwsze losowanie, czasami jest zbugowany i na przykład jak sobie odpalicie losowanie karnacji u baby, to prawie zawsze wam wylosuje któryś z tych. Z tych tutaj, z tych siwych albo ten. To są takie dziwne, nienaturalne kolory, więc umówmy się, że ja będę po trzy robiła, nie? Raz, dwa, trzy. No okej, okay, niech będzie. Ja sobie tutaj cyk zrobię. Nie gram już nigdy ciemną simką, dziwnie. Uwaga, raz. O Boże, taka sylwetka, tatuaże. Dobra, kliknę losowy. Okej. Okay. Owłosienie rąk wylosujemy. Może owłosienie rąk niech ma, ale pomijmy te pleców i nóg. Może z jedną bliznę na ciele, czy nie? O, Simsiara, dziękuję za donatecika. Może mieć swoją obecność na live. Dzięki. Właśnie cel donatów jest na ulepszenie bota, więc jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, wesprzeć mój kanał, wesprzeć ten projekt tego bota, którego teraz mamy, to ja oczywiście, kochani, zapraszam, nie? Możecie to zrobić. Nie wiem, czy jakieś znamiona dajemy, może nie, też żeby wszystkiego nie dawać, bo będzie wtedy ta simka taka, wiecie, nie? Porobiona. 10 razy mam losować? Od 1 do 10, jak oceniam simsy? Wiesz co, czwórkę tak oceniam na 8, bo tak jak mówiłam, brakuje mi, żeby ta gra sama po prostu się toczyła bardziej, nie? Jesteś chora 3 miesiące, to współczuję ci, kochana, bardzo. Dobra, to lecimy dalej. Twarz. O Boże, boję się wylosować. Może twarze nie losujmy, zęby wylosujmy. Jakieś tam wylosowała, nawet nie wiem jakie. Czy blizna na twarzy? Ma jakąś bliznę. Detale policzków, to może nie. A tutaj było detale skóry, właśnie. Może
O, wylosujmy jej, zróbmy jakieś takie piegi, czy robimy jakieś takie znamiona, no już nie przesadzajmy, ale teraz dobra, losujemy dalej. Słuchajcie, ja trochę jednak, o, trochę zrobię, żeby ona nie miała takiego wszystkiego, takiego kanciastego po prostu. Dobra, co, od czego zaczynamy? No, weźmy te włosy. Rude! O, mygę jeszcze na chłopa. Takie krótkie jak Grażyna. No, brwi nie będę jej losowała, nie? Kolor oczu. Okej. Okay. Nawet spoko wygląda. Ej, nawet zaczyna fajnie wyglądać, ale jak teraz tam się wylosują wąskie usta, to nie będzie zbyt fajnie. No, nie jest najgorzej. Te usta są takie w miarę spoko, nie? Dobra, losujemy brodę. Trzy. Właśnie, miałam po trzy losować. Raz, dwa, trzy. Ej, raz, dwa, trzy. O kurde. Raz, dwa, trzy. No halo, trzy. O Boże, nie, ona jest straszna. Nie obrazicie się, że cofnę trochę. To już lepiej tamta wersja wylosowała, tak jakby wyglądała, te pierwsze losy. Bo teraz nam wyszła naprawdę taka okropna. To było tak? Tak, okej, okay, tak. Dobra, niech będzie taka. Czy uszy losujemy? Czy można wylosować uszy? Można, dobra, uszy są wylosowane. To było. Brwi? Dobra, te brwi to były. Okej. Okay. To co? Teraz losujemy sobie ubranko. Jedno wylosujmy takie, o... Boże, jaka bluzka! Jak z lat 2000. No ale dobra, niech będzie już tu, nie będę kombinowała. Ale jeden strój sobie zróbmy z takiego, nie? Ja pierdzielę, jaką kieckę się odwaliła, to klękajcie narody. A, jeszcze czekaj, makijaż trzeba. Czy jakąś czapkę losuj... Dobra, nie? Nie losujemy czapki? Widzowie, nie? Nie losujemy. Te okulary to nie, ale ten makijaż, wiecie, byśmy może coś zmienili z tym makijażem. Dobra, to ja, słuchajcie, zamknę oczy. Raz, dwa, trzy. Ten mi wyszedł. No, nawet nie najgorszy. Tutaj wezmę po prostu jakieś losowe. Tutaj szkoda, że nie ma tutaj kostki. Ja totalnie bym chciała z kostką porobić, słuchajcie, niektóre rzeczy, ale no nie ma. Dobra. Ustawię jej te, które miała najwyżej. A, jeszcze te drobiazgi. No, kolczyki to tak samo. Okej, okay, i teraz może... Tutaj byśmy zmienili fryzurę, ale nie wiem na jaką. Raz, dwa, trzy. Poszła ta nie jest nawet najgorsza. Ale też nie jest ładna. Jak ma być szczera? Nie jest ładna. Dobra, zmienimy też tutaj makijaż. Ostatnio zmieniałam, może teraz zmienimy po prostu eyeliner. Może teraz zrobimy też jakieś inne te usta. Dobra. Trochę dziwna jest ta simka, trzeba przyznać. Okej, okay, teraz strój wyjściowy. Jezu, masakra. Ja tak jak losujesz te stroje, to nie jest tak hop-siup. Oj, ona ma wszędzie dwuczęściowe w ogóle. O, tu ma jednoczęściowy, cyk. I jeszcze kapelutek mam ci wylosować. Boże, wygląda jakby była, nie wiem, jakaś nawiedzona, przysięgam. Ale no cóż, tak chciało życie. Mam nadzieję, że trafią nam się jakieś wyzwania, żeby zmienić jej ten wygląd, albo sobie sami jakieś cele zrobimy. No zobaczymy. Nie wiadomo, co nam przyniesie los, ale jak losujemy, to losujemy. Dobra, ostatni strój, kochani, teraz będę losowała dla niej. Cyk. Nie no, strasznie wygląda, nie wygląda za dobrze. No, ale tak chciało życie. Losujemy cechy. Wegetarianka, miłośniczka kotów i wysokie wymagania ma. Dobra, jaką aspirację jej damy? Może po prostu... Nie mam pojęcia w sumie jaką. Może przyjaciółka świata?
A czy można losować? O, możemy to losować. Dobra, wylosowaliśmy co lubi, co nie. Lubi kolor fioletowy. Wyszło, że lubi fioletowy. Lubi muzykę z całego świata. Lubi simowie skupieni na rodzinie. Tematy rozmów, jakie lubi. Nie lubi pogawędek? O mygy! Ale będzie trudno z nią żyć. Moda w stylu hipiskim nie lubi. Aktorstwo lubi. Wystrój w stylu luksusowym. Można losować makijaż kostką, która jest na dole ekranu, na tym środkowym panelu w lewo. Czekaj. Na dole ekranu ja nie widzę żadnej kostki. Gdzie ty mówisz to? Na dole ekranu. Że tutaj nie, bo tu mi się nowy sim wylosuje. Co ty gadasz? Dobra, lecimy. Dobra, to wszystko mamy, to mamy. A właśnie, jak mam mieć na imię? Widzowie, propozycje imion dla tej simki dawajcie w komentarzach. Ona nie jest jakaś najbrzydsza, ale czy jest najładniejsza? No nie powiedziałabym totalnie. Ale postarajcie się wybrać dla niej imię, które by pasowało do jej wyglądu mniej więcej. Jak ma się nazywać? Ada. Aj, Ada mi pasuje na nią. Szukamy dalej. Sara. Ej, na taką Sarę też mi wygląda, nie? Iwonka, Kamila, Gosia, Peggy. Może niech będzie Peggy i ostatnie imię. Ramona. Meg. Meg. Właśnie mi się wydaje, że ona... Totalnie każdy z tych imion do niej pasuje. Więc... więc możecie, kochani, zagłosować na te, które wam się najbardziej podoba. Jak na razie to widzę, że wygrywa Peggy. Chyba, że jeszcze zmienicie. 40% Peggy. Dobra, kończę ankietę. Wobec tego niech będzie Peggy. Jak super. Dobra. Niech ma na nazwisko Bot. Albo nie, niech ma na nazwisko Ptaszyna. W końcu nasza dziołcha, nie? A no i wiecie co, jeszcze tam jej wylosuje właśnie trochę tak. I może jeszcze jakiś ten, niech ma jakiś chód. O, niech ma taki chód, nie? Żeby ona miała jakieś życie. Dobra, kochani. Proszę was bardzo, cześć, cześć i gorzasty, o liczbę od 1 do 13 teraz, albo do 20 na czacie. Pierwsza osoba, która mi wyśle liczbę. 10. Dostałam, słuchajcie, od Karmelcia liczbę 10. Więc lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. O Boże, mamy mieszkać w Stranger Wheel. Totalnie tu nigdy nie mieszkałam. No dobra, kupmy dom, który sobie potem najwyżej przebudujemy. I w ogóle myślę, że fajnie trzeba się tam urządzić, żeby było naprawdę ładnie. Będziemy sobie po kolei budować. Jaki jest mój ulubiony Sims YouTuber poza tobą? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak ja za bardzo nie oglądam polskiego YouTube'a. Lubię wszystkich tak naprawdę YouTuberów. Jeżeli chodzi o zagranicznych, to też już przestałam. Ostatnio żadnego nie oglądam. Chyba powiedziała, że Kosmo, bo z nim właśnie najwięcej miałam i współprac, i wiecie, najlepiej się z nim znam chyba z wszystkich YouTuberów. Ale też bardzo lubię Julix, ale ona akurat nie nagrywa tylko Simsów. Ale też jest chyba Sims YouTuberką, można powiedzieć. Dobra, kochani. Jesteśmy! Mamy dom! Zobaczmy w ogóle, jak ten dom wygląda. Ej, słuchajcie, jest tutaj ganek. Jest tu sypialnia i podoba mi się ten układ pomieszczeń. Tu jest łazienka, tu jest salon.
i tu jest kuchnia, a i nawet ciekawie, o tu jest nawet grill, zobaczcie, na bogato tutaj mamy. Dobra, wobec tego widzowie, wchodzimy teraz na bota i zaczynamy nasze pierwsze wyzwanie. Przypominam, że bot jest na Discordzie. Ej, ktoś wylosował wyzwanie właśnie i Liv wylosowała, żeby nawiązała romans ze złotą rączką. Dobra, klikam wyzwanie. O, źle napisałam. Źle napisałam? Jo. O Jezu, ale spam poleciał. Poczekajcie, jest wyzwanie. Nie, no nie może tak być. Dlaczego mi się zawsze wylosowuje, żebym zabiła Sima w ciągu 24 godzin, albo spotkałam ryszego kosiarza, albo coś takiego? Zabij Sima w ciągu 24 godzin. No nie, no. Ja chciałam fajną gierkę zagrać, a nie jakieś patologie. No nie dowierzam, no. Będziemy musieli kogoś spacyfikować. Dobra, i to może, żeby... Ja bym się chciała zaprzyjaźnić z sąsiadami mimo wszystko, nie? To może ściągnijmy jakiegoś Sima z ulicy, który może tutaj nie mieszka i po prostu go wykończymy. Ja chyba skorzystam z tego sposobu, który wykorzystałam, słuchajcie, w odcinku, bo to jest chyba najszybszy i najtańszy sposób, żeby się pozbyć jakiegoś Sima. O, tu idzie koleś. Ty, on jest opętany w sumie. Ale on jest opętany i ja nie mogę go zawołać, bo on po prostu nie kontaktuje, nie? Chłop odleciał. Za dużo zabrał. Za dużo ten się nawdychał chyba. Dobra, poszukam jakiegoś innego Sima. Może tutaj jakiś Sim w okolicy będzie chodził, ale wolałabym właśnie, żeby tu nie był żaden z naszych sąsiadów. Tu jest jakaś Simka. Miłośniczka teorii Zuzanna Wójcik. Ty, jakiego ona ma tu Vlada na tym? Widzieliście to? Nieźle. Pia, skoro nie ma kostki do losowania makijażu, to w trakcie gry propos losowego schema, żeby jej makijaż zrobił na tym krześle. O, fajny pomysł, jestem człowiekiem, możemy tak zrobić. W ogóle może jej zrobić makijaż, fryzurkę, potem strój. Może ktoś, kto będzie ważny potem w jej życiu, nie? Dobra, czekaj, nie lubię tego powitania Tomarangu. Normalne powitanie. Dobra, niech będzie i tak je kliknęłam. Zawsze je klikam jakoś tak przypadkowo. Czemu mi się nie pokazują zdjęcia z tych wyzwań? Powinny ci się pokazywać, ale może niektóre wyzwania, w niektórych się może zdjęcie nie wczytać. O, i ona ma nawet ładny ten strój na lato. Taki się nam wylosował. Nawet nie wygląda w nim najgorzej. Ten bot jeszcze cały czas będzie, kochani, ulepszany. Ja na przykład cały czas coś w nim ulepszałam, a teraz widzę, że kilka rzeczy jeszcze jest do poprawki, także z dnia na dzień będzie coraz lepszy. Pia, mam do ciebie pytanie, bo na filmach w tym, co ci losowało wyzwanie, co dzisiaj dostałaś, to miałaś taki mądry, że nie dałaś się użyć bez zabezpieczenia. Jaki to jest model, że on to daje jakby do gry? Ale co? Miałaś taki mądry, że nie dałeś się użyć bez zabezpieczenia, ale Maja, rozwiń, o co dokładnie ci chodzi, bo nie rozumiem nic z tej wiadomości. Troszkę inny masz głos niż na odcinkach. Tak, dlatego, że na odcinkach trochę ten głos jest przyspieszony. Dlatego, że po prostu te odcinki simsowe zawsze są bardzo długie i ja zazwyczaj robię szybkość na przykład, nie wiem, 103% i wtedy jest on taki bardziej szybki, on to się trochę zmienia wtedy. Ile lat nagrywam? No już, już ponad 5 lat. Nie, nawet ponad 6 bym powiedziała. Hejka Seweryn, witam ciebie. A chodzi o Barabara, no to ja mam moda, który powoduje, że Simowie muszą się zabezpieczyć, czyli kupić prezerwatywy, żeby tak jakby stosunek Barabara był 100% bezpieczny, nie? Ej, czemu ona jest taka zdenerwowana? Irracjonalna nienawiść do słońca. Peggy stwierdza, że nienawidzi tego, co utrzymuje przy życiu cały układ słoneczny. Czy ona jest normalna? Laska, mieszkasz na pustyni. Tu są kaniony. A ty lubisz... No, ja nie lubię słońca w sumie. Dzięki, Lenka. Fajnie, że uważasz, że jestem fajną osóbką. No dobra, widzowie, więc jest teraz taki case, że my musimy tą babę podpalić. Zaprowadźmy ją do naszej sypialni, ale wcześniej oczywiście wynieśmy z niej meble.
wyniesiemy z tej sypialni meble, żeby właśnie ich nie spalić, nie? Bo i tak trochę dostaniemy w tyłek. Czekaj, zobaczymy, czy nie mamy w ogóle tego alarmu przeciwpożarowego. Nie, za tanie mieszkanie nie ma tego alarmu. Dobra, i teraz trzeba będzie to zrobić tak, że dać te drzwi gdzieś tak tu. Ona będzie musiała podejść w róg. A, czekaj, jeszcze muszę kupić zresztą te fajerwerki. Kup prezenty i tu powinnam dostać też fajerwerki, chyba że nie. Nie ma. Ej, będę musiała widzowie niestety, ale kupić... A jest laptop! Ej, co w takim biednym mieszkaniu? Jest laptop? W sumie fajnie. Zamów, kup fajerwerki. Dobra, zainwestujemy może w dwie na wszelki wypadek. No i każemy jej podejść w ten róg, nie? Żeby ona po prostu... Żebyśmy my mogli uciec, a ona nie. Dobra, i ja teraz tak, położę to tu. Podejdę tu. Zapal. I uciekaj szybko. Uciekaj. No nie. No nie, nie wyszło nam to, widzowie. Za wolno. Ej, wyszło nam. Omegi, wyszło nam. Uciekaj z domu. Nie, wyjdź stamtąd. Wyjdź stamtąd, babo. Nie, mów, że się też zapaliła. Nie, nie zapaliła się. Idziemy. Nawet straży pożarnej nie będziemy wzywać. Po prostu poczekamy, aż ona spłonie i potem sami zgasimy ten ogień. Nie, no jak to jest straż pożarna? Skąd niby ona się tu wzięła? No nie wierzę w to. Nie, ej, my mamy ten alarm, widzowie. On gdzieś piszczy, ja nie wiem gdzie. On gdzieś tu jest. Gdzie jest ten alarm? No jest, bo piszczy. Ej, czy wy widzicie ten alarm? Czy on jest gdzieś za meblem? Nie no, słyszę go. Ale nie wiem, gdzie jest. Nie gaś jej! O nie, będziemy musieli... Czekaj, kurde. Ej, widzowie, czy wy widzicie, gdzie jest ten alarm? Bo ja nie wiem. Czekajcie, zrobię... A tu jest, o Boże, ale oni są sprytni. W kuchni nad drzwiami, dzięki. Ej, zgasili ją, nie? Dobrze, że kupiliśmy jeszcze jedną. Jeszcze raz musimy to powtórzyć, chociaż akurat sąsiedzi do nas przyszli, ale w sumie wszyscy sąsiedzi są opętani, więc i tak nie chcemy z nimi rozmawiać, bo oni no po prostu są nawiedzeni na ten moment, więc nie ma co z nimi rozmawiać. Podejdź tu. Czekaj, bo ona będzie chciała wyjść stąd. Trzeba podejść tu. Ty szybko podejdź tu. Zapal. I uciekaj, uciekaj! Uciekła. Dobra. Nie usunęłam tego, jestem głupia? Czy ja usunęłam to? Nie usunęłam tego! Usuń alarm! Ja zamyśliłam się, no nie wierzę, że to zrobiłam, ale jestem nienormalna, widzowie. Dobra, niech ona sama ugasi ten pożar. A, ona się sama zapaliła, nie? Ugasiła się. O mygy, no ja po prostu w to nie dowierzam. Próbowaliśmy babę wykończyć dwa razy i się nie udało przez moje głupoty. Dobra, zainwestuję tym razem. Ej, co on robi? Oczywiście usuwam alarm. Cześć, cześć, cześć Atom, cześć wszystkim, cześć kochani. Jezu, ja to jestem po prostu niepoważny człowiek, widzowie. A on będzie tutaj tańczył, nie? To ja mu na ryjec to odpalę, te fajerwerki. O nie, już nie tańczy. Podejdź tu. Nie, on poszedł, dobra, to kogoś innego tu wykończymy. Do trzech razy sztuka.
Może teraz ta baba uda nam się ją podpalić. Podejdź tu razem. Pod nogi jej położę niemal. I wtedy ucieknę. Szybko, podejdź tu. Czekajcie. Poczekam, aż zapali. Dobra, zapaliła i teraz jej... Szybko, chodź tutaj. Ty, nie zapaliła. Czy zapaliła? Zapaliła. Dobra. Nie gaś! Nie gaś! Wyjdź z domu, dawaj, że cię nie ma. Ej, chodźcie, może nie mogę jej zaprosić, bo oni są... A, bo trwa pożar, dobra. Ej, ona się w końcu pali. Ona ma na imię Zuzanna Wójcik. Ma koszulkę z Wladem. A oni stoją, ty, bo oni są, słuchajcie, opętani. Oglądałaś mój odcinek i super miło, Milena. Bardzo się cieszę, jeżeli jeszcze ktoś z was widzowie nie oglądał, to trzeba nadrobić, oglądać odcineczek. Dołącz do nas w kraterze. Dawaj ten placek, a nie, gdzie wyjdziecie? Poszli sobie. Ej, no, altanka mi się spali. Nie możesz szybciej? O, dobra, i teraz my gasimy. Idziemy ugasić. My to ogarniemy. O, spełniła sobie oczywiście potrzeby. I cyk. Dobra, i przy okazji idź się umyj, a proszę tylko się załatwić całą sprawę. Ona jest teraz pewna siebie i przynajmniej usunął jej się strach przed ogniem. Dzień dobry, panie Mroczny Kosiarzu. Myślę, że możemy zaraz do niego podbić i go przywitać. W razie, gdyby nam w przyszłości się jakieś wyzwanie wylosowało, że zaprzyjaźni się i pogadaj z Mrocznym Kosiarzem. Live jest aż o 21, więc koniecznie, kochani, stawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo tyle godzin będziemy dzisiaj siedzieli i grali w simki, że to niepojęte. Czemu nie mogę z nim gadać? Ej, on się obraził na nas chyba, bo nie mogę nic z niego powiedzieć. O, jest! Idziemy. Ale niech się umyje najpierw, bo naprawdę... Ale coś się zacięło, jakby nie ma postępu w myciu. Uuu, w jaką kieckę się ubrałaś, lala! Cześć, panie Mroczny Kosiarzu. Ej, on jest flirciarski! Ona mu się podoba. Musisz koniecznie odwiedzić to sekretne laboratorium. Podobno dzieją się tam dziwne rzeczy. Może uda ci się prześlizgnąć tylnym wejściem. Nie zamierzam. Czemu on wyzywa? On jest flirciarski. Ej, czekajcie, spróbujmy go poznać. Zobaczymy, jaką cechę charakteru on ma. Ej, Peggy, dowiedziałaś, jaką orientację ma miłosną? Mam Mroczny Kosiarz. Mroczny Kosiarz lubi chłopów. Jest gejem. I jest głupkiem. No to może być by mieli przyjaciela, co? Taki idealny, słuchajcie, przyjaciel. Od razu nas zdystansował, mówił, stara, nie interesują mnie dziewczyny. Może zjedzmy jakiś obiad. Co by tu zrobić? A to z deserem sobie zróbmy. Plotkuj. I jest zabawny, ma poczucie humoru. Nie pojawi się już seria z końmi, ponieważ została zakończona. Na razie liczba wyzwań zaliczonych 1. Dzięki bardzo, że mi liczysz, Anaya. Cenię cię za to. Super muzyka. Słyszycie w końcu muzykę? Fajnie, cieszę się. Tak, trzeba podłogę umyć, macie rację. Jak zrobi sobie obiad, to pójdzie umyć podłogę. O, już się Mroczny Kosiarz zwinął, ale przynajmniej mamy go w kontaktach. I Zuzanna, która dedła. Ale słuchajcie, na całe szczęście nasi sąsiedzi byli nieobecni w ogóle. Nieobecni duchem, nieobecni niczym. Może najpierw niech ona sama się umyje, nie? Bo tak na brudasa chodzić to ja bym nie mogła. Cześć, Paulina. Hejka wszystkim, co robimy? My, słuchaj, gramy z takim botem, który wymyśla nam wyzwania w Simsach i robimy i gramy tylko tak, jak on nam każe. Więc on steruje całą naszą grą, tak jak w tytule. Dobra, i potem sprzątniemy podłogę i losujemy kolejne wyzwanie, tylko niech ona się umyje. Nie planuję nowej serii z udziałem koni. Cześć, Asiu, co u ciebie, co słychać?
Klikam na ptaszek na Discordzie i nie wiem, jak to zrobić. Dobra, no to słuchaj, są dwie opcje, nie? Bo i tak będę losowała, to mogę ci pokazać. Jak dojdziecie do mojego Discorda, bo ten bot jest na Discordzie moim, to pierwszy ekran, który wam się wyświetli, to jest regulamin. I musicie kliknąć tego ptaszka, on musi być w takiej niebieskiej ramce. O, cześć Leo, dzięki za donicika. Tutaj. Cześć Leo, witam Ciebie i pozdrawiam. Dobra, więc tak, ogólnie wiem, kto to jest, nie oglądam, ale na przykład słuchałam audiobooka jej książki kiedyś. Co uważam o niej, że na pewno jest ciekawą, barwną osobą, ale nie jest, nie była wcześniej zbyt moralna i ja mam wrażenie, że ona wcale nie żałuje tej swojej przyszłości, bo mimo wszystko stało jej udowodnione, że no nie do końca była uczciwa, nie do końca zachowywała się w porządku w stosunku do innych ludzi i tak dalej. Ale czy teraz komuś krzywdę robi? Nie, więc niech sobie żyje, niech będzie szczęśliwa. Aczkolwiek nie lubię, jak promowane są w internecie i w sieci osoby z jakąś kryminalną przeszłością, bo jest to po prostu moim zdaniem takie promowanie cwaniactwa, nie? Ostatnio w ogóle miałam taką historię, że szłam gdzieś tam na mieście i przede mną szła taka grupka chłopaków i oni po prostu mówili o swojej przyszłości i oni wszyscy zgodnie stwierdzili, że po prostu inaczej w życiu niż kombinatorstwem i jakimiś nieuczciwymi rzeczami nie uda im się w ogóle żyć i zarobić i że oni planowali jakieś, będąc nastolatkami, nie? Planowali jakieś takie, wiecie, ala przekręty i tak dalej, żeby coś tam, nie wiem, jakieś tam, coś o samochodach ogólnie mówili. A oni tam mieli po 16-17 lat i w ogóle jak rozważali, co będą robili, jak oni się dorobią, co po szkole od razu, to nie było tam żadnej opcji, jak się tak przesłuchiwałam przez chwilę, która byłaby normalna, tylko były same takie jakby, wiecie, ale to, co jest teraz promowane na przykład w freakfightach, te takie patologie, jakaś kryminalna, że na granicy prawa, nie? No i dobra, jak już zaakceptujecie regulamin, musicie mieć w ramce to i potem może być, że ten kanał jest schowany. Że macie same takie kwiatki tutaj, nie? I wtedy jak na przykład byście mieli same takie kwiatki, to musicie je kliknąć i kanały wam się pokażą, ale ogólnie powinno wam się wszystko pokazać. Jeżeli macie Discorda, który jest zweryfikowany, działa, wy nie macie bana na naszym Discordzie, to będziecie mieli wszystkie kanały i w tym ten kanał. Wyzwanie. O właśnie, poczekajcie. Wyzwanie. Kup sobie kozę i trzymaj ją w domu. O my gie, ja nie chcę kozy. Ale dobra, tak chciało życie. Ja tylko zrobię screena, bo kochani, czekajcie, muszę zrobić takiego ładnego, obrazowego screena. I w ogóle czemu w tej sypialni nie ma lampy? Była chyba tylko taka jedna mała. Ja kupię lampę. Ta chyba pasuje do tego wystroju w sumie. Zrobię, kochani, screena. Bo, a propos. Oprócz tego kanału, to jeszcze u nas na Discordzie jest kanał, który nazywa się Gram Simsy. I to jest kanał... Czekajcie, właśnie mi się schował. Tu on jest, Gram Simsy. I to jest kanał, w którym... Kurde, już spamują tutaj! Tutaj nie powinno się pisać takich rzeczy jak wyzwanie. To nie jest kanał do tego. To jest, kochani... Zaraz będę banowała te osoby, które tutaj piszą i nie przeczytały tej notki tutaj. Tu jest wszystko wyjaśnione. Zaraz będę banowała, bo normalnie tu się tego nie robi, widzowie. Tutaj dzielimy się na bieżąco rzeczami z naszej gry. Tutaj na bieżąco wysyłamy screeny, piszemy, co się aktualnie dzieje u nas w rodzinie. Właśnie tutaj, jak napisał Biały Kwiatek, tu się tego nie używa. Tu się nie używa tego bota. I myślałam, że już my to ogarnęliśmy, żeby tutaj nie używać bota. Tu się nie pisze hej. Tutaj, kochani, tylko piszecie cześć, na przykład gram w Sims i właśnie dzieje się to i to, nie?
Ja na przykład piszę, pierwsze wyzwanie, które się wylosowało na live'ie, to zabić Sima w 24 godziny i wysyłam screena. I ten kanał polega na, jest do tego, żebyście wysyłali screeny ze swojej gry, w którą obecnie gracie, na przykład swojej rodziny, waszych jakby, wiecie, waszych jakichś tam rzeczy i jakichś, nie wiem, wyglądu rodzinki, pokoju, budowania, czegokolwiek, albo na przykład napisali, gram właśnie w Simsy i moja Simka się spierdziała, albo gram właśnie w Simsy i mam już 4 koty i screen waszych kotów, a nie, wiecie, pisanie o dupie Marynie, tylko to jest specjalny kanał, że gracie aktualnie w Simsy i co się dzieje. Tu macie wszystko w opisie wyjaśnione. Będę banowała zaraz i właśnie tajmowała osoby, które będą tutaj wysyłały rzeczy niezwiązane. Specjalnie jest ten opis, żebyście wiedzieli, a kanał do takiej ogólnej pogawędki macie tutaj. Tutaj, słuchajcie, na niebie możecie pisać o wszystkim i o niczym, o tak zwanej dupie Marynie i tak dalej. Dobra, kochani, musimy sobie tą kozę kupić. No i też przydałaby się jakaś komutka. Może właśnie wezmę tą sypialnię, tak ładnie urządzę. Na razie nie planujemy żadnego chłopa, ale nigdy nie wiadomo, he, he, he. O, zrobimy tak. Skorzystam z tych mebli, które mamy. Cyk. Nie wiem, czy bym chciała mieć w sypialni. Słuchajcie, nie wiem, czy bym chciała mieć w sypialni urnę Simki, którą zabiłam, jakby nie patrzeć. Ale na razie niech ta urna tu zostanie. Na razie niech tu będzie. Dobra, ja bym chciała w ogóle. Właśnie to bym chciała. A czemu to jest takie duże? Nie ma mniejszego? Mega dziwny. Hejka, kochani. Tak, mam w planach nową serię. Nowa seria będzie na wakacje. O, tu jest to mniejsze. O, mega, dobra, tu jest to. Słuchajcie, ja wiem, że ta sypialnia nie jest za ładna, ale spróbuję. Postaram się ją troszeczkę ulepszyć, żeby była leciutko ładniejsza. Z całą pewnością nie będę tutaj robiła wielkich remontów, bo uważam, że no, że się nie opłaca, ale ta tapeta mi się kojarzy z horrorami z Ameryki albo z Anglii. Przepraszam bardzo, czy komuś jeszcze ta tapeta kojarzy się z takimi horrorami amerykańskimi czy coś takiego, że wiecie, jest rodzina, ona się przyprowadza do domu i są takie tapety w pokoju, a potem nagle duchy straszą albo wyłażą duchy i tam atakują tą rodzinę, ta rodzina tam, wiecie, walczy o życie i w ogóle. To jest właśnie ta tapeta z horroru. Ma swój urok? No, zależy jak. Jakby na przykład, hej Kaszymuś, była jedna ściana z tą tapetą, to by było spoko. Na razie jest taka sypialnia, bardzo małym kosztem, lekko odświeżona. Jeszcze tylko tutaj dam firankę taką samą, żeby nam te opętańce w okna nie zaglądały, bo tutaj są opętani simowie w tej miejscowości i jest git. Prawdopodobnie będzie wyzwanie, aby mieć chłopaka albo dziecko, a ja bym nie chciała mieć urny w domku Simki, którą zabiłam w sypialni. Ja też nie. Może damy ją do salonu jednak. Tu mamy stolik, macie rację, niech będzie w salonie, nie? Po co nam w sypialni? Ej, dobra, dzwonimy po kozę. Czy koza potrzebuje jakichś rzeczy? Ja nigdy w sumie tak nie miałam. Kozy na dłuższy etap. Czekaj, gdzie tu się... Aha, to chyba po usługi się dzwoni. Yo. Nie, to nie tu. Tu. Uratuj konia, kup koza albo owce. Dobra, koza, ale którą bierzemy? I ja miniaturkę weźmy, nie? Totalnie miniaturkę. Ej, weźmy niebieską, ona jest droga, albo różową, albo zieloną. Ej, dobra, nie wiem, jaką kozę weźmiemy. Robię, słuchajcie, ankietę. Jaką kozę bierzemy? Dobra, białą. Niebieską. Różową albo normalną. Głosujcie w ankiecie, kochani.
A, bo to są owce. Dobra, ale jajca. A nie ma czarnej kozy? Jest, słuchajcie, koza miniaturka. Czy jest czarna, jest brązowa, jest biała, ale jest też normalna. To głosujcie na... Nie będzie różowej, widzowie, bo ja patrzyłam na owce. Bo one są pomieszane. Jest biała, brązowa, czarna. To jest owca centkowana. Jest jeszcze szara. No kus takich nie ma fajniejszych. Dobra, weźmy sobie centkowaną. Patrzę jeszcze, kurczę, czy... Dobra, weźmy centkowaną. Jest tutaj, okej, okay, a więc my będziemy ją trzymali w domu. Dobra, weź ją umieść w świecie. Dorobiliśmy się owcy, cudownie. Owcy w domu. O Boże, ona nas... Co ona zrobiła? Ej, ona ją normalnie ubodła ją. No nie wierzę. Dostaliśmy, słuchajcie, kozy, która nas nie lubi. Wyduj ze Simolony. Rozmawiaj z nią, musi się z nią zaprzyjaźnić. Opieka, karm z butelki, wyczyść. Ej, ona będzie robiła kupy? I wyduj ją. Może się zaprzyjaźnią. Obowiązki. Ej, wyduiła ją, ale jasne. O, jeszcze 30 samolotów zarobiliśmy, no to nice. Dobra, kochani, zrobione zostało to wyzwanie. Ja jej każę teraz pooglądać kanał kulinarny, niech się pouczy trochę gotować. A my losujemy kolejne wyzwanie. Oczywiście, że będzie zapis, kochani. Pip, 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 pip. Dobra, bod do wyzwań. Wyzwanie, okej. Okay. Zobaczymy. Jakie nam się teraz trafi? Posiadaj 3 koty! Nie! Nie chcę mieć kotów! Jeszcze 3 w dodatku! Dlaczego? Zaproś na noc Sima, z którym masz najlepsze relacje. Czemu mi się takie coś nie mogło wylosować? Tylko żebym miała 3 koty. Ja pierdzielę. No nieźle. Czy nas w ogóle będzie stać na te koty? Dobra, kochani, zaraz będzie festiwal imion, nie? Będę brała imiona z czatu. Poczekajcie, weźmiemy sobie jeszcze koty. Także moment. Ech, takie życie trudne jest z tymi wyzwaniami. Nie podoba mi się to. Ale dobra, dobra. I słuchajcie, to potrzebujemy tą miskę. Czyli jedna taka miska starsza na 3 koty. Maybe. Jest to ciężki temat. Ej, potrzebuję tej kuwety, bo nie mam zamiaru co chwilę sprzątać tych kub. Ale chyba jedna miska, jedna kuweta na 3 koty na razie na początek wystarczy. Wydaje mi się, że chyba tak. Potem kupimy więcej. Dobra. No jakiś drapak by się przydał, nie? No mam tu taki najtańszy, jakby nie patrzeć. Och! Ej, może zmieńmy trochę... Nie podoba mi się, słuchajcie, ten salon. Jest brzydki. Zmienię go ze zerowym kosztem. Po prostu spróbuję pozmieniać meble tutaj. Bo to jest wszystko jakby losowe. Jakbyście kupili te meble na jakiejś totalnej wyprzedaży second hand czy coś, gdzie po prostu wszystko z innej parafii. Więc ja postaram się tutaj chociaż trochę poprawić. Tyle, ile będę mogła. Git. Cyk. Właśnie, to muszę jeszcze zrobić tak. To było tak. Dobra, tu damy stół. Ale z racji tego, że my tu nie mamy za dużo mebli,
To ja zrobię tak, że to biurko dam tutaj. Nie, a ten stół dam tutaj. I on będzie tak ładnie fitował. Jeszcze nawet tak zrobię, bo mamy tyle miejsca, że możemy poszaleć z tym stołem. No i ten drapak może damy, słuchajcie, tutaj. Nie, tutaj damy, niech sobie stoi. No git. Firanki bym dała, byłoby lepiej, ale niestety, widzowie, no nie ma żadnych fajniejszych firanek. Ten dywan... O, ten dywan jest dobry. Za duży. Ale zobaczcie, zero simulonów wydane, a już ten... Już to wygląda lepiej, nie? Czy mogę zmienić podłogę tutaj? Raczej podłogi nie będę mogła. O, mogę, nice. Tylko nie wiem, czy ta tania będzie, jakakolwiek z tych tanich podłóg tutaj pasowała, raczej nie. Pudding jest moim zdaniem cudowną nazwą. No, fajna nazwa. Wiesz co, chyba tej podłogi, widzowie, kochani, nie będę chyba zmieniała tej podłogi finalnie, na razie nie, ale muszę zmienić tą ścianę. Muszę po prostu, bo nie wytrzymam. Jest naprawdę tak brzydka. Zastanawiam się na jaką. A i ta mi nawet pasuje, ale wtedy do tych mebli fioletowych nie będzie pasowała. Dobra, zaraz ogarnę. Dobra, wezmę purpurowe i coś zaraz znajdziemy. O, ta już tapetka jest ładniejsza, taka bardziej subtelna. Ta też jest spoko, ta też jest spoko. Na to u nas nie stać, niestety. Dobra, zrobię tą. Nie, która to była? Ta to była. Ale zrobię tak. Zrobię tak, widzowie, że tu na pamiątkę zostawię jedną ścianę. Może dwie nawet. Z taką tapetą, która była tu, jak się tu wprowadziliśmy. Czyli tą zostawię tu. I tu. Nie? Myślę, że będzie git. Czy możemy zmienić te drzwi trochę? Różowe mi się podobają. Niech będą. Okej. I to przemienię, bo słuchajcie, bez sensu trochę z tym. Dobra. Jakoś tam urządziliśmy w miarę, nie? No i teraz tak. Potrzebujemy hajsu, żeby te koty adoptować, ale tak naprawdę nie potrzebujemy. W sensie, dobra, koza jest ogarnięta, więc wyruszamy w podróż, chociaż nie wiem, czy dzisiaj damy radę aż trójkę zorganizować, ale możemy za darmo koty pobrać w miasteczku. Ona jest w sumie kociarą, nie? Więc nawet jakby nie patrzy, to jednak finalnie dobrze nam się wylosowało. Pójdziemy sobie tutaj. I tutaj są koty takie porzucone, tu są takie kotki, które, o tutaj byłoby lepiej, tu jest chyba więcej tych kotów, tak z doświadczenia teraz mówię, które są bezpańskie i po prostu zaprzyjaźnimy się z tymi kotami i będziemy sobie je adoptować w ten sposób i nie zapłacimy za to hajsu. Tylko jest godzina późna dosyć, nie wiem czy jakiegoś kota tu spotkamy, tu chyba, że jakiś, no, w sumie by sobie drinka wypiła, nie? Zamów ulubionego drinka. Uwielbiam, słuchajcie, jak pierwszy raz gram jakimiś simami, kazać im zamówić ulubionego drinka i zobaczyć, co oni lubią pić. Nieraz jest to bezalkoholowy. Raz mi się zdarzyło, że sim najbardziej lubił wodę. Jeszcze nie wysyłajcie, dopiero jak będziemy mieli koty, to wtedy. I co ona tutaj lubi? Winko to jest chyba jakieś, widzowie. Poka. Nektar truskawkowy!
To chyba nie jest alko, chociaż nie wiem, ale wydaje mi się, że może nie być. A jakby to, jak tak patrzycie na nią, to ona nie jest jakaś najgorsza, jakaś najbrzydsza, ale jest nieogarnięta, nie? Ale jakbyśmy ją ogarnęli, to by była taka ósemeczka, nie? Ładną figurę ma. W sumie mogliśmy jej też otyłość wylosować. Dobra, idziemy na poszukiwanie kotów. Niech ona sobie dopije, a ja tutaj kamerą będę leciała. I postaram się poszukać jakiegoś bezdomnego kota, jakąś przybłędę. Jest tutaj coś, ale nie, to jest po prostu baba z psem. Lecimy dalej. Kto kojarzy, jaka seria tutaj była prowadzona? I ta seria była prowadzona dokładnie chyba na tej działce nawet, gdzie był bar. Jest, kto kojarzy? O, ładnie rozświetliliście. Jeżeli żadnego kotka nie spotkamy, to ja będę musiała tu wrócić jutro. O! Bo ta już... Jak super, że już 400 osób użyło bota! To jest niesamowite, jak wam się gra, jak, kochani, jak wam się gra z tym botem? Czy rzeczywiście korzystacie i potem wypełniacie te wyzwania? Napiszcie w komentarzu. A nie widzę tutaj żadnego kota. Niedobrze. Tu zawsze ich było pełno. Dobrze, Migit. Dopiero stworzyłam simkę. Super. Ej, tu coś leci. Dobra, jest. Jest jakiś kot. Ej, to jest ten burmistrz. Ojej, jakby nam się udało go przekonać do siebie, to on ma dużo hajsu i może byśmy dostali nawet hajs. W ogóle to jest kot z nawiązania do studia Grigsby i tam był taki kot burmistrz i to jest chyba właśnie... O, patrz, jak nas polubił od razu, to nie jest chyba przypadek, bo zobaczcie, że już mamy od razu z nim tyle rzeczy. O, przekup go, daj mu przysmak, pochwal... Obaw się wskaźnikiem laserowym. Akurat ci też zabawa podleci. Jest, adoptuj! Jest, kochani! Hejka, biuro rachunkowe. Cześć, Hela. Cześć wszystkim. Jakie imię dla tego kota, widzowie? Bo już zaraz będzie on nasz. Czekajcie, ja specjalnie każę jej się przestać bawić. Ty go adoptuj. Ty go adoptuj. Dobra, chcemy go adoptować. Musi mieć inne imię. Ale niech ma nazwisko burmistrz. Tomciu Paluch, Molo. Gilbert. Ej, Gilbert mi się podoba. Dzięki bardzo za tą propozycję. Kto dał mi Gilberta? Czekajcie, zaraz zobaczę na czacie. Always Lovely. Dzięki bardzo, kochana, za to imię. Pasuje mi, takie poważne nadal. On ma ten swój kapelusik. Ale nie dostaliśmy hajsu. Ale jakbyśmy go dodali do rodziny kodami, to byśmy dostali 60 tysięcy, nie? Więc spoko. Dobra, niech ona już tutaj się nim zajmie. O, jest kolejny kot. Też przybłęda, ma na imię Lulu. Przyjazne powitanie. Idź teraz, poznaj Lulu. Może uda nam się te trzy koty? O, przyszła ta Lulu. Czekajcie, ja chcę zobaczyć, jak ona wygląda. Ona wygląda jak gremlin! Czy to on, czy ona? Ale ma kubraczek. Ale czemu mamy z nim na pieńku, czy tam z nią? O, patrzcie, ona nie chce chyba być adoptowana. Ale się zaprzyjaźnili. Pochwal. Zaproponuj przyjaźń. Daj duży przysmak. Może się uda. O Boże, ona teraz drze japę, to będziemy musieli poczekać, że skończy śpiewać. Może znajdę jakiegoś innego kota, bo nic na siłę, no jak nie chcę do naszego pięknego domku, to nie. Ja tu salon specjalnie odnowiłam, kuwety kupiłam. No i co, poszedł ten kot, nie ma tej Lulu. Olała nas. No dobra, ej widzowie, będziemy musieli... Tu do baru wlazła. Co ona odwala? Obudź ją. No co za kot. Ej, tu są inne koty. Olewamy tą Lulu. No teraz zobaczyłam. No zobaczcie tego słodziaka. Teddy.
Walić tą Lulu, widzowie, co na siłę, nic na siłę. Idziemy Teddy poznać. Teddy wyszło. Czekaj, tam siedzi ten Teddy. Ej, muszę ją. O, ruszyła się. Cześć, Teddy. No i z Teddym od razu się zaprzyjaźniliśmy. A nie! Dajmy mu przysmaczek. Zostaw tą gwiazdę, no po prostu zaraz jej zrobię trojaczki, bo mnie denerwuje. Niech stąd idzie. Z kim jej zrobimy to dziecko? Ej, może z Vladem, żeby były brzydkie dzieci. Co, ja zaraz go znajdę. Jest! Trzy dziewczynki. Ha! Jak jakiś sim nas będzie wkurzał, będziemy robili mu ten. Dzieci z Vladem. Zobaczcie, będzie rodzić za chwilę. Ona jest taka szczęśliwa, idzie, podziwiajcie mnie. Podziwiajcie mnie, nikt nie może grać, bo ja tu idę i każdy mi klaszcze. A teraz będzie rodzić, leci na porodówę. Babo. Zniknęła. No, także powodzenia. Na pewno będziesz miała ładne dzieci. Jest, adoptuj. Adoptujemy, widzowie. Kochani, czy chcesz adoptować tego zwierzaka? Chcę. Jak go nazwiemy? Jak nazwiemy tego słodziaka? Tak, Amejka, adoptujmy kotki. Lato może. Alaska, o Boże. Inka, on mi totalnie wygląda na Alaskę i może być Alaska jako chłop, jako baba. Ej, no jest prześliczny, jest jak Alaska, ma taką grubą, długą sierść. Dobra, jestem zadowolona. I ostatni kot, którego ja już sobie upatrzyłam, to jest ten. O mygy, to jest friki, to jest dziewczynka. Przecież to jest takie śliczności. Takie ślicznotki, widzowie, jak ma się nazywać ten kotek? Idę go poznać. Nie idź! Czekajcie, muszę ją zresetować. Przyjemne powitanie. Coś się zacięło. O, tu jest ten kot. To jest dziewczyna! Fiki, dorosła. O, nie lubi nas, kurde, szkoda! Daj jej przysmak, rozmawiaj, zaproponuj przyjaźń, baw się wskaźnikiem. No musisz się wkupić w łaski, chyba że nam ucieknie. Jeżeli ona nam ucieknie, to szkoda. Ja bym ją chciała, ale wiecie, no nic na siłę, widzowie. O, serduszko ma, chyba nas polubi jednak. Czekajcie. Ej, bo już nasza Simka powoli całą noc tu spędziła, co jest? O, już coraz bardziej się lubimy. Wiem, że jesteś zmęczona, wytrzymaj. Ojej, Menago, witamy wśród ptaszynek. Witam Cię na kanale Wśród Ptaszynek. Fajnie, że dołączyłeś do naszej gromady. Pozdrowionka, dużo słonka. Ej, w ogóle ja mam takiego ptaszka, nie? Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Najpierw może zaadoptujemy tego kota, bo się boję, że mi ucieknie. Także chwila. Nie, no już tak się pobawiliście. Gdzie jest to adoptuj? Dobra, daj mu przysmak, bo on głodny. Czekajcie. To się trochę zacina to, bo... Resetuj. No daj mu przysmak. O, w końcu. Ciężko to idzie, nie? Ciężko to idzie. Dobra, mamy go na rękach. Pogłaszcz. Pogłaszcz. Ona chce do toalety, czy my damy radę? Jest, w końcu jest przyjaźń i teraz powinniśmy go zaadoptować. O Boże, ej, słuchajcie, jestem niepoważna po prostu. Ta Fiki
ona po prostu ma dom. Ona ma dom, bo my nie możemy ją zadoptować i ona nie ma bezdomna przybłęda, tylko po prostu ma fiki. Czyli właśnie spędziliśmy tak dużo czasu ogarniając kota, który nie jest naszym, który nie jest kotem do adopcji. Dobra, idziemy skorzystać z toalety, bo ona jest wykończona, umyj ręce i coś ona by zjadła. I tu jest w ogóle kuchnia. Może niech ona coś ugotuje po prostu, albo zje na szybko, ogotuj, jest coś. Coś taniego, bo my też nie mamy hajsu za dużo. No, może tosty z serem niech zrobi i poczęstuje wszystkich w tej karczmie. Nie może tam wejść? Czemu? Czekaj, czy to jest dla chłopów pewnie ta toaleta, którą kliknęłam. Jo, tu jest dla babek. Skorzystaj, umyj ręce. I potem... gotuj. Dobra, to co widzowie? Chciałam wam coś pokazać. Mam takiego ptaszka i kiedyś na live odkryłam dzięki wam, że jak w niego dmuchniesz, ale wlejesz w niego wodę, to on potem tak fajnie świerka. I na przykład teraz on nie ma wody, bo mi się wylała. I tak, gwizdzisz, czy jest tak? No i jak wlejemy mu wodę, tylko nie wiem, czy przez łeb, czy przez to. Jakby ja wleję trochę. Kubeczek. Słuchajcie, eksperyment to będzie. Wleję mu wodę trochę. I on powinien tak ładnie śpiewać. Oj, trochę za dużo chyba. Nie, chyba jest git. Chyba bym musiała tylko odlać. No, trochę bym musiała odlać. Jak policja! Jeszcze trochę. Fajne. No, także dzięki bardzo za wspieranie. Zawsze jak ktoś mnie wspiera, to właśnie gwizdziemy tym ptaszkiem, bo ja nie potrafię gwizdać. Genetycznie nie mam umiejętności gwizdania. O Boże, ona mdleje. Wykończyły nas te koty. I zostawiła na patelni tosta z serem. OMG. Weź to dokończ, bo ty taka głodna jesteś. Ej, siedzimy tutaj całą noc, nie? Zaraz pójdziemy do domu. Ciekawe, jak tam nasza koza. Ale już bym chciała to załatwić, nie? No jedz, to zostaw te gwiazdy, Boże. Jak mnie te gwiazdy denerwują. No po prostu nie macie pojęcia. Idź rodzić dzieci. Simowie wtedy nie mogą grać, tylko po prostu, wiecie, zacinają się na godzinę, dwie, bo patrzą na gwiazdę. Czy wy się tak zachowujecie, jak widzicie jakąś gwiazdę? Bo ja nie. Ej, dajcie znać, co, jak się zachowujecie, jak widzicie kogoś sławnego. Ja ostatnio zobaczyłam w galerii w Toruniu taką tiktokerkę, ale totalnie tak sobie pomyślałam, o, to chyba ona. Poszłam dalej. Dobra, i musimy tego ostatniego kota gdzieś poznać. Chociaż czekajcie, ja sprawdzę. Zaproszę tego kota na tą parcelę. Fajnie, że można do kotów dzwonić. Czemu nie idziesz rodzić, tylko skaczesz tu, jak ty mnie denerwujesz? Ona śpi. No bo chciałam zaprosić tego kota i chciałam, słuchajcie, widzowie, zobaczyć, czy jeszcze jest bezdomny, czy nie. Ale na razie nie ma tego kota. Ale no ja nie chcę wracać do domu bez ostatniego z nich. Dobra, to wiem, co zrobię. Ostatniego sobie zaadoptujemy normalnie. Już nie będę tutaj żydzić. Boże, zemdlała. Zabierz tej rodzinie kota? Nie, nie będziemy kraść. Chyba, że będzie takie wyzwanie. To wtedy jo. Idź do domu. Zaadoptujemy jakiegoś. Ona marzy, żeby jej się położyć spać. No dobra, ukradniemy go. Niech wam będzie. Dobra, zrobię to, ukradnę. Ej, co tu robią ci ludzie?
Czekajcie. Tylko będę musiała aż poczekać, aż ten kot wstanie, także jak ona wstanie. Coś ludzie tu przyszli. Personel wojskowy. Nie wiem, o co kaman. Nie mam pytań, ale idziemy nakarmić te koty. Nie stać nas. Czekaj, muszę coś sprzedać. Właśnie tak sądziłam, że będę musiała coś sprzedać. Tylko my mamy tak mało rzeczy, że nie ma co za bardzo. Sprzedałam szafkę w kuchni. Co z tą... O, kozę wydojmy. Opieka, weź ją nakarm. I idź spać. A jak się nasze koty czują w ogóle? Ej, nasze koty na szczęście czują się dobrze. I ona znowu zemdlała. No masz tu miskę. Alaska. Idź spać. Bo ty zaraz padniesz drugi raz. No i do spanka. A gdzie jesteś ty? Co ty tu robisz? On sobie chodzi w ogóle. Czemu ty śpisz na ziemi? Wróć do domu. Masz już dom. Ej, ktoś do nas dzwoni. Hej, wiesz, jestem w trochę dziwnej sytuacji. Mogę przez jakiś czas pomieszkać? Obiecuję, że nie zajmę zbyt dużo miejsca. Po prostu muszę się wyrwać z domu. Kto to jest? Co to jest do jasnej anielki? Okej, okay, może nam posprząta albo coś do jedzenia przygotuje. Ja nie wiem, kto to. Ale łóżka nie mam drugiego. Będzie spał na kanapie, trudno. Kto to jest? Miłośnik teorii spiskowych. Bogusław Kawka, nazwisko ma fajne. Czekaj, czy skąd my go w ogóle znamy? Nie wiem, jakiś gość z nas wybił. Nie jest za ładny, ale nie jest też za brzydki. Nie wiem. Ogląda telewizję? Nie, on na telefonie siedzi u nas na kanapie. Ej, musimy sobie wymienić sprzęt w domu na lepszy, bo naprawdę, widzowie, jest ciężko. Ona po prostu śpi i się wyspać nie może. Gdzie tą walizę żeś położył? Połóż sobie ją gdzieś tu. Ona teraz będzie lewitować, tu, tutaj. A, bo ona jest wegetarianką, jest głodna. Weź szybki prysznic. Ale to z tym serem są dla wegetarian. Dobra. Hejka, pozdrawiam wszystkich. Dobra, będzie grał na naszym komputerze teraz. Pogadajmy w ogóle, kim ty jesteś, co ty tu robisz? O, mogę mu kazać, żeby sprzątał, więc jakiś pożytek może z niego będzie. Dobra, poznaj. Zobaczmy, kto to jest. Zapytaj o zawód. Miłośnik psów. O, już mamy kosę. I jest bezrobotny. Wow, super, nie? Aj, dobra, powiedz mu, że w naszym domu jemy tylko warzywa. Nie wiem, czy to będzie jej chłop. Nie planuję tego, jak mam być szczera. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, wzywamy tego kota. Mam nadzieję, że on już wstał. O, zaraz tu będzie. Odłóż to, bo to ci się przyda. Trzeba oszczędzać. Jest! Fiki dorosła. Wyślij do domu. No, ona ma dom. Ale już jest nasza. Tylko niestety nie będę mogła jej teraz zmienić imienia. Bo dodałam ją za pomocą modów. Ale już jest naszym kotem. Nie wiem, nie wiem, jakim kotem, czyim kotem ona była wcześniej. Ale już jest nasza. Czy ty przyszłaś głodna? Nie, ona nie jest głodna, tylko krzyczy. Dobra. Cześć wszystkim. Właśnie, robimy kolejne wyzwanie. Tak jest, kochani. O, no i kotki sobie żyją. Proszę, ja was bardzo. A ja wchodzę i robimy kolejne wyzwanie.
Słuchajcie, to nie jest tak prosto robić te wyzwania, tak szczerze. Trochę nam zajęło, żeby te koty ogarnąć, a ja się zajmowałam tylko i wyłącznie tym. Okej. Lecimy, widzowie. Kolejne wyzwanie. Boję się. Błagam, niech to będzie coś prostszego. Boże. Posiadać 3 zwierzęta w domu. Mamy to! Uuu, kolejne wyzwanie zaliczone. Mamy 3 zwierzęta w domu. 3 koty. Jej, poszło szybko. Nie, czemu? To nie ja. Zaadoptuj psa. Dlaczego oni mi to robią? Czemu ja nie mogłam mieć czegoś jak Oliwia? Oliwia ma na przykład tam przy SMS-a do Sima, z którą masz najlepsze relacje. Albo Iliw znowu, zrób grilla i zaproś sąsiadów. A ja mam, zaadoptuj psa, zaadoptuj kota, zabij Sima. No po prostu nie wierzę w to. Why? Widzowie, czemu oni mi to robią? My nie mamy hajsu na psa. Jak tu zarobić? Ej, widzowie, my musimy wymyślić coś, żeby ona zarobiła. To nie może być tak, że my nie mamy hajsu. Bo ja widzę, że nam się żadne wyzwanie z zarabianiem póki co nie trafia, a my potrzebujemy. I wiecie, sprawę wyjaśniłoby to, gdyby ona była kleptomanką. Ale nie jest. Jest godzina 18, jest wieczór późny. Ja mam taki pomysł. Zadbajmy o te zwierzęta nasze. Niech tą kozę tam nakarmi. Niech z tym kotem się pobawi. Malowanie obrazów to może nie, ale poczekajcie, widzowie. Ja mam pomysł taki jeden. Niech się pobawi z kotkami, niech trochę da im atencji. Czemu on płacze? A on płacze nad tą babą. Serio? Siu, słodziak. Ej, gdzie jest ten? Ach, on tutaj jest, git. Trzeba też mu tam atencji dać. Właśnie, słuchajcie, na tyle zwierząt jedna simka, to jest mało, mało. Dobra, pobaw się. A ta koza co? Ta koza jest mało obsługowa, na szczęście. Dobra, koty... Koty, atencja dana. Słuchajcie, jedziemy na cały dzień na śmietniska. Może akurat zdobędziemy coś, jakieś meble do naszego domu. Nie na cały dzień, tylko na połowę nocy. I rano, jak wstaniemy, adoptujemy sobie pieska. Takie są plany na dzisiaj. Także wyruszamy do miejscowości, gdzie są te fajne śmietniki z ekożycia i będziemy szukali w śmieciach szczęścia. Jakie imiona dostały koty? Czekaj, już ci mówię. Nie martw się, Pia, niedługo jeszcze pies dojdzie. Dzięki, Holiday, ale mnie pocieszasz. Jeden kot nazywa się Gilbert, drugi Fiki, to jest dziewczynka i potem mamy Alaskę, która jest chłopakiem. W ogóle Alaska, ładne imię. Kojarzy mi się z wolnością. Oglądałam taki program Brownowie z Alaski, czy Klan z Alaski, coś takiego. Ej, w ogóle mamy te słuchawki, które możemy sprzedać. Bo i tak ona nie będzie ich używać, a zawsze 200 simulonów w kieszeni. Ja jej każę spać w śmietniku, bo wtedy śmietnik się napełni. Hejka, Piotr. Imię dla psa to Tofi lub Rex. U mnie na wsi zawsze było tak, że jak pojawił się pies w jakiejś wiejskiej rodzinie, to miał na imię Reksiu. Albo jak był czarny, to miał na imię Czarnuch. Albo jeszcze gorzej. Rex? Czarnuch? Pimpek? A jak była suczka, to miała na imię Sonia. O, coś tam zdobyła w tym śmietniku, nie? Co prawda nie są to meble, ale wiecie, zawsze. Nie wiem, wiecie co? Jakiś obraz zdobyła. Postaram się dobrać imię dla tego psa z waszych propozycji, żeby do niego pasowało. Czyli jak będzie mały piesek, to nie nazwę go Dragon, nie? Albo tam, nie wiem, Terminator, tylko nazwę go Pimpek, czy tam Pysio, czy Ptysio. Moja babcia nazwała kota M.
trzy kropeczki in, bo był czarny. No, właśnie tak było. O, rower ma! Będzie rowerem popylać, super. Raz drzemnie się w tym śmietniku. Za dużo nie znalazła, ale zawsze coś, nie? Miałam koleżankę, która nazywała swojego chomika zabójca. Ja z kolei, jak byłam mała, to nazywałam swoje... O Boże! I patrzcie, co to jest. To jest łóżko, które kosztuje z 8 koła. Nie wiem, czy my sobie go nie zatrzymamy. Wtedy ona będzie na maksa wyspana zawsze. To jest po prostu fart. Możemy wracać do domu. Jak się ten śmietnik wyczerpie, to wracamy. Jak ja byłam mała, to nazywałam moje koty śmiesznymi imionami typu Persefona, Anastazja. Takie rzeczy. Dobra, nie ma już, idziemy do domu. I tak myślę, że spoko nam to wyszło. Nie wiem, chyba sprzedamy to łóżko. Kot Sefa, ładne imię dla kota Sefa. Dobra, mamy tutaj jakiegoś typka. Ile on kosztuje? 250, no to błagam, sprzedajemy. W ogóle sprzedajmy te wszystkie rzeczy. Jeszcze to. A to? Wystrój zabawny. Też sprzedajemy, po co nam to? Został nam rower. No i teraz słuchajcie, jak wejdziemy sobie w ekwipunek, to mamy obraz za 1200. Ale on daje dużo otoczenia, bo aż 6. I pasuje do pokoju. Radio! Za 700 simoleonów! Sprzedajemy! No i jest to łóżko, które kosztuje 4. Nie no, sprzedajemy je, bo to jest tyle hajsu. Ale z tych, wiecie co, wojarzy, zostawimy sobie ten obraz. Bo on jest naprawdę bardzo ładny i będzie dawał otoczenie do salonu. Ten 1000 już zaoszczędzimy. No to się cieszę, bo patrzcie, możemy kupić kolejną miskę, bo będziemy teraz mieli pieska, nie? To dokupimy rzeczy dla zwierząt po prostu. I nam jeszcze troszeczkę zostanie. Fajna praca w sumie, nie? Pobrudzisz się, poświęcisz, słuchaj, całą noc, ale zarobisz tyle, ile byś zarobiła w 2 tygodnie. Także żyć nie umierać. Taki wypasiony drapak jeszcze kupimy dla tych kotów. Dobra, i tu damy łóżko dla pieśka. Piesiek! Nie wiem, czy to będzie mały pies, czy duży. Nam takie. I jeszcze drapaczek dla kota, chociaż on ma, nie? Te koty mają już drapaki, ale może takie byśmy kupili. No i zabawki dla tego psa. Może jakieś takie. Dobra, i łóżko bym ogólnie zmieniła. Nie wiem, ile kosztuje to łóżko? 400 simoleonów. Czy opłaca nam się kupić jakieś inne łóżko dla niej? Ono ma ile energii? 4 energii ma. No to słuchajcie, może rzeczywiście się opłaca. No... Ładne jest to łóżko, pasuje do tego pokoju, ale serio, 4 energii to jest naprawdę mało. Byśmy kupili z 6 minimum. Takie. To by było spoko. Ale to też mi się podoba. To jest takie klasyczne. No nie wiem. Trudno wybrać ładne łóżko. To też jest spoko, ale to już nie. To już będzie za mocne. No. Dobra, wiecie co? Chyba wezmę to. Dobra, wezmę to. Już nie będziemy przesadzać. Cyk. Dobra. Co z tym? Kurczę, tyle tu jest tych rzeczy dla tych zwierząt. Tutaj dam chyba. Dobra, niech będzie. Zostało nam, także trochę nam starczy pieniędzy na dalsze życie. Na karm. I idziemy spać.
A może jeszcze się umyć, nie? No, jeszcze się umyjemy. Ej, a ten gość nie gotuje jakiegoś jedzenia? Typie, ty nam tylko prąd marnujesz. Psa... Ej, nie, to jest nasze łóżko! No nie, będę musiała temu typowi kupić, słuchajcie, jakąś kanapę rozkładam, znaczy łóżko polowe czy coś, bo chłop śpi w naszym łóżku, no bez przesady. Ej, wiem co zrobię, niech śpi na tym, na tarasie. O, tu mamy brudne, spalone. Ale żeby wstydu nie było, a dobra, tam jednak nie. Niech śpi tutaj. No już bez przesady, że on będzie w naszym łóżku spał. Idź sam spać, co ty? Trzeba będzie sprzątnąć tu podłogę potem. Ty, ona się nie myje. Myje się, ale nie myje. Weź zimny prysznic i spać. Jakie cechy ma ta Simka? Jest kociarą. Wysokie wymagania, wegetarianka. Ej, on śpi na dworzu! Normalnie poszedł spać na dworzu. Ha! Ja no bekę mam z tego, nie? Chłop śpi na dworzu. Ale Daszek ma nad głową, nie? Ale że on nic nie robi tutaj. Nawet nie posprzątał tej podłogi, bo ja jej nie widziałam, nie? Dobra, zrobimy śniadanie. I dzwonimy po pieska. Tak, Alaska, to dla ciebie. O Boże, temu kotu coś jest. Nie chcę iść do weterynarza. Hajsu, nie mam takie rzeczy. Jeszcze nam się zdoi. Zaraz adoptujemy, kochani. Jak zjemy śniadanie. Nie no, bierze nasze jedzenie. Kot go zaatakował. I słusznie, nie lubię go. Ja myślałam, że on coś tam porobi bardziej. Mógłby się wziąć do... do sprzątania, typie. Poproś go o pomoc. Właśnie, posprzątaj. O, nasz kot się domaga. Dobra, będziemy musieli go wziąć do kliniki, ale to zaraz. Dzwonimy najpierw po psa. On mówi o pieniądzach. Co ty chcesz? Adoptuj psa. Kochani, jakiego pieska bierzemy? Ej, ta pasja jest fajna i jest... Weźmy tą pasję, błagam. Ona jest biała, jest mała, jest wysterylizowana, także nie będziemy mieli problemu. Nawet ładne imię. O Jezu, tą... ten kozę trzeba nakarmić. Jest piesek. O, nasz kot zaatakował kolesia. Cześć, piesiu. Ale słodziakuś. Ej, więcej matka nie miała tych zwierząt w domu. Ja nie wiem. Trzy koty, jeden pies, jedna koza. Jeszcze mamy jakiegoś darmozjada. Czemu? Czemu ja mam najtrudniejsze wyzwania z tego buta zawsze? Dobra, idziemy ją zaadoptować. O, przynajmniej talerze posprzątał. Tak, chcę adoptować. Kochani, poproszę o imiona dla właśnie tej dziewczynki, dla pieska. Jak ma mieć na imię piesek? Czekam na wasze propozycje. Milka? Beza? Śnieżka, Białka, Alta... Puderka, Lena, kurde, nie widzę, jest za długie. Białka. No dobra.
Dyzia. I jakie tam jeszcze było? I Snowy. Dobra, kochani, głosujcie na pieska. Głosujcie na pieska, a ja wracam za sekundkę. Zaraz wracam, a wy zagłosujcie. No, także chwila, zaraz będę. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say. Cyk, cyk. O! Pani jakby złapał mu twarz. Siema kochani, już jestem. Byłam szybkie siusiu. Zaczęłam kawałek arbuza. I bezę wylosowaliście. Okej! Okay. Dobrze się akurat zaczyna. Beza. Jeszcze nie mogę zapisać. Tak to śliczności wygląda. Jest naprawdę przepiękna. Taka słodka. Biała. Dobra, zabieramy kota do tego weterynarza. Kupię przy okazji smakołyki u weta, bo myślę, że nam się na pewno przydadzą. W przyszłości jeszcze pewnie nie jeden raz któryś z naszych zwierząt będzie chore. Chłopiec zmęczony samym przebywaniem w naszym domu. O kurde. Te koty cały czas atakują tego typa. Czajecie to? Macie jakieś problemy życiowe, nie? Problemy życiowe. Pytacie jedyną w sumie sobie znaną osobę, nawet jeszcze dobrze tej osoby nie znacie, nie? Czy możecie u niej zanocować, bo sobie rady w życiu nie dajecie. Czy możecie u niej zostać na chwilę? Ona się zgadza, wy do niej przyjeżdżacie, a tam jej koty każdego dnia co kilka godzin was atakują i was dojeżdżają. A wy musicie tam mieszkać, bo nie macie wyjścia.
Jak w tytule, gramy z takim fajnym botem, który stworzyłam. Więcej info masz pod ostatnim filmem. Jak mówiłaś, że będzie ci tam pomoc jakoś jeszcze później. No. To brzmiało, jakbyś miała brać talerz narkotyki. To ci przyniosłem talerzyk. O, dobra! Poczekajcie, kochanie, zaraz wracam. A no właśnie! Łukasik, dzięki ci, kocham cię. No. Słuchajcie, dzisiaj się śmiałam, bo oglądałam Rancho, nie? I tam Lucy przyniosła Kusemu taki wielki talerz obładowany cały ciastkami i herbatę, nie? I ja mówię do Łukasza, ty, to jest nienormalne. Nie, normalnie ludzie jedzą sobie taki talerzyk ciastek i w ogóle nie tyją, albo na przykład mogą mieć ciastka w salonie na stole, które leżą kilka dni, a ja nie mogę, bo jak ja dostanę taki talerzyk ciastek, to ja zjem to w godzinę i jakbyście dali mi trzy kolejne, to też bym zjadła je w ciągu dnia, bo po prostu tak lubię słodycze i odkąd nie jem słodyczy na co dzień, bo w ogóle staram się nie jeść i mam taką taktykę, że kupiłam sobie taką mega gorzką czekoladę i to jest jedyny słodycz, który mam w domu, bo dzięki temu, że ona jest taka mega gorzka, to ja góra zjem, nie wiem, w ciągu dnia dwa okienka, nie? I zaczęłam mu się żalić i przeżywać, że ja nie mogę mieć ciastek na talerzyku, nigdy nie będę mogła, bo jestem uzależniona od cukierków i od cukru i w ogóle. I mi kupił dzisiaj. Przywiózł mi właśnie, zrobił mi talerzyk z ciastkami. Mieliśmy z tego bekę. No, także wracam. Niestety, nie? Bo ja nie mogę mieć talerzyka z ciastkami w domu. Słuchajcie, jeżeli wy macie w domu na przykład talerzyk z ciastkami w kuchni albo na stole i ja bym do was przyszła w odwiedziny, to ja bym wam wszystko zjadła z tego talerzyka. Byście musieli go chować za każdym razem, jakbym miała wpaść do was w odwiedziny. Bo nie przetrwałby ten talerzyk ciastkowy. Cześć wszystkim. Boże, jak ja kocham słodycze, to jest niepojęte. A odkąd ich nie jem na co dzień, to po prostu jeszcze bardziej doceniam. Ej! Co on ma nie tak z oczami? Co to za kolor? Słuchajcie, ci Simowie, stworzeni przez grę, tacy jakby losowo wygenerowani i często mają takie azjatyckie cechy na przykład, to oni mają jakiś bugi na oczy i po prostu mają takie dziwne oczy. Kochany, mnie też momentalnie by zniknął, mój mąż kocha słodkie. No, zawsze musi być jedna osoba w związku, która jest słodyczożercą. Ale z kolei na przykład w ogóle nie mam parcia na fast foody i dla mnie na przykład jakieś tam pizza, hamburgery czy coś takiego mogłyby nie istnieć, nie? Albo cola, też nie. Na przykład rzuciliśmy z Łukaszem kolę jakiś czas temu i w ogóle za nią nie tęsknię, nie chce mi się jej napić czy coś. Tylko właśnie tam zazwyczaj w soboty sobie pozwalamy, albo w sobotę i w piątek, że coś tam kupimy takiego, jakiegoś loda czy coś. Czy chcesz kinderka? No, pewnie, że tak, ja słodycznie odmówię. Ej, jak jest ten kot? O, jest tutaj. Ale muszę kupić te przekąski. Ej, spróbuję temu kotu dać ten smakołyk. Zobaczymy, czy mu pomoże, bo jakby mu pomógł, to byśmy nie płacili za leczenie weterynaryjne. Ale nie, on już zdążył pójść. Dobra, to idziemy za nim. Powitajmy tego typa.
Dobra, a jakie jest wasze ulubione niezdrowe jedzenie? Bo nie oszukujmy się, słodycze nie są niezdrowe. Ja chyba bym powiedziała, że moje najbardziej ulubione niezdrowe to są placki. Jak już tak wiecie, w szczegóły, nie? Wchodząc. Ej, on musi być mega poważnie chory! Wyjechał normalnie z kołnierzem! Co mu się tam stało? Kręgosłup sobie złamał? Alaska! Weterynarz wkrótce przyjdzie i wykastruje twojego zwierzaka? O nie! Alaska jest wykastrowany! Ja pierdzielę! Pomyłka! Przez mojego misklika chłop stracił męskość! Nie, on miał iść na leczenie, ja źle kliknęłam, ale mu zrobiłam, nie? Naleśniki, gofry, pizza, chipsy. Ja po prostu siebie nie wierzę. To przez to, że spałam dzisiaj 4 godziny. Kupię mu rybę. Dawaj. Alaska, idź na leczenie. A my idziemy tu usiąść. Kto ci niby atakuje? Nie wiem, kto go atakował. Ktoś go tam poatakował. Trauma dla kota na całe życie przez przypadek, widzowie. Ej, a propos w ogóle zapiekanek, bo ktoś napisał, że lubi zapiekanki. Dzisiaj oglądałam TikToka takiej babeczki, która opowiadała, że była z mamą w Zakopanym w górach i zamówiły sobie zapiekankę, bo taka jest ich tradycja, że zawsze jak są w górach albo nad morzem, to zapiek se jedzą. Oni chcą, żeby ona wyszła za mąż w ciągu 7 dni. Myślę, że jest to osiągalne. Damy na wszelki wypadek tak, potem najwyżej zmienimy. Boże, kosztowne leczenie kosztuje 750. Dobra, niech będzie, trudno. Ona jest aż zła. Najgorszy dzień w życiu. Też bym była smutna, gdybym wydała tyle hajsu w ciągu jednego dnia, ale na kota warto. No i słuchajcie, i ta kobietka była sobie z mamą i oszukali je w tym Zakopanym, bo babka policzyła im, że zamówiły dwie duże zapiekanki. One zamówiły jedną dużą, jedną małą, nie? I one powiedziały, że no nie chcą, ale ona zaczęła kręcić, ja nie mogę tego cofnąć na kasie, już to wbiłam. No to one chciały robić jej problemu i powiedziały, no dobra, to tam nie chcemy robić pani problemu, to niech pani nam da tą dużą zapiekankę, jedną na wynos, nie? A drugą my zjemy na pół, na miejscu. Ona się zgodziła i ona dała im tą zapiekankę na wynos, a tam było kilka dni po terminie. Kilka dni, mało powiedziane. Ona mówiła, że one były do 8 kwietnia albo do 9 kwietnia, a dzisiaj przecież jest 13. No czyli no, sporo. No i ten. Nie dość, że dostały przeterminowaną zapiekankę, taką wiecie, jeszcze taką do piekarnika, żebyś sobie włożyła, nie? To jeszcze ta, która była ciepła, była tak spalona, normalnie, że ohydła była. I poszła ta babka do tej babki w tej budce i mówi, że reklamację składa, że nie chce ani tej zapiekanki, że w ogóle, no jak można takie coś podawać ludziom? No i ta babka oczywiście się tam spięła do niej, więc ta powiedziała, dobra, spoko, wzywam na ciebie sanepid. I nagle ona mogła cofnąć w kasie, mogła jej oddać pieniądze i w ogóle już nie było problemu. Także, słuchajcie, w tych turystycznych nieraz miejscówkach, nie wszystkich, bo na przykład w Pieninach tak nie było. Słuchajcie, w Pieninach jak my byliśmy, wszędzie było super, ale w Zakopanym, o mój Boże, ja wam powiem tak. Jak my byliśmy w Zakopanym i Łukasz sobie zamówił loda, nie? I zamówił sobie loda i pani mu zrobiła i ten, i się zapytała go na sam koniec, czy polać mu sosem jeszcze, nie? Czekoladowym. A on mówi, no tak, dobra, nie? Bo wiecie co, ona tak wzięła dosłownie taki sos czekoladowy w tubce i tak przyjechała raz, że był taki sznureczek, nie? Taki wiecie, zygzak na tym lodzie, nie? Tam nie wiem ile tego sosu mogła użyć, nawet nie 4 gramy. I słuchajcie, policzyła dodatkowo za ten sos 3 złote. Czaicie? Za taki zygzak sosu czekoladowego na lodzie
bez uprzedzenia policzyła 3 złote. O Boże, ona jest zagniewana. Gdzie jest nasz piesek? Pogłaszcz. Może byście się pobawili. Pochwal, o, z kotem się pobaw. Czekaj, zobaczymy, który kot potrzebuje nas. On jest obrażony, wcale się nie dziwię. Został wykastrowany, jest smutny teraz. Jego życie straciło sens. Chodź się połóż u niej na łóżku. Połóż się, odpocznij. Ten w ogóle gdzieś za sałatą jest, ucieka do swojego nowego domu. O, on potrzebuje zabawy, dobra, dobra. Gdzie tu jest zabawa? Chodź tu. Babeczkę jeszcze raz smacznego. Zaraz robimy następne wyzwanie. A jak oni mi znowu każą jakiegoś zwierzaka adoptować albo zabić Sima, to ja wychodzę. Włączę live'a i elo. Bo oni chcą mnie zniszczyć. No się boi kozy? Nie, on poluje na nią. Dobre. Idzie ten kot tu? Dobra. Robimy kolejne wyzwanie, kochani. No i patrzcie na to. Moi widzowie mieli tak. Posiada 20 różnych roślin w domu. Stwórz bukiet na stole do robienia bukietów i połóż go na stole w jadalni. Zaprzyjaźnij się z Simem mieszkającym najbliżej ciebie. A ja co będę miała? Ja będę miała zamorduj 10 Simów w ciągu godziny. Zobaczycie. Pija. Udaj się do baru, napij się drinka. W końcu coś normalnego. Przydaje się w sumie taki relaks. Idziemy. W końcu coś normalnego, przysięgam. Może poznamy w tym barze kogoś. Ej, poczekajcie, weźmy tego typa, niech się rozerwie. Może to odmieni jego życie. No naprawdę, widzowie, w końcu coś normalnego. No oszaleć można było. Nie wiem, zamierzam robić 100 dzieci challenge, 100 zwierząt challenge. Znalazłam w szafce delicję. To jak ja jeszcze jadłam słodycze i miałam na przykład dużo, to ja specjalnie sobie chowałam słodycze w różnych losowych miejscach, o których zapominałam po jakimś czasie. Bogusław ma róże. Jest nawet przystojny jak na chłopa. Profil nawet nie najgorszy. Lecimy do niego. I zawsze sobie chowałam w losowych miejscach jedzenie, znaczy słodycze. I potem, że jak mi zabrakło, to nieraz coś robiłam i znalazłam jakiegoś, wiecie, cukierka albo batonika i miałam takie, o mnie, jak ja się wykocham. Dzięki. Jak myślicie, że z nim możemy się zaprzyjaźnić? A dobra, mieliśmy się napić drinka. Przyrządź drinka, zamów drinka. Zamów ulubionego. Niech ona się rozluźni, bo ona jest bardzo zdenerwowana. O, przyszedł tutaj. Jaki tutaj, on chyba nas podrywa. Poznajmy go, zapytajmy się. Cześć, co u ciebie, złotko? Skąd jesteś, bo jestem stąd. Ej, on ma nawet, musimy się z nim spiknąć, on ma zielone oczy. Ona ma zielone oczy. Przypadek? Nie sądzę. Spoko, że masz lizaka, super. I ją upiję. Bo ten nektar chyba nie jest za bardzo z alko. O! Drinki po obniżonych cenach. Robimy to! Zamawiamy kolejnego.
A dla kogo jeszcze chcemy zamówić? Czekaj. Dobra, możemy mu zamówić, jak są tanie drinki. Ej, ale tu jest jeszcze jeden kuma. Ej, no za mundurem babę sznurem. Ale ten jest trochę dziwny. Wygląda jakby był trochę nawiedzony. Widzowie, którego wybieramy? Tego? Jak on ma na imię? Poczekajcie, zrobię ankietę swoją drogą. On ma na imię Ignacy. A ten? On miał Bogusław. Jest tu jeszcze jakiś? Nie. Hejka Monika. Bardziej wolicie Bogusława z tego co widzę, bo 74% widzów głosuje na Bogusława. No to zamówimy dla niego drinka. Niech ma Boguś drinka, jakiegoś takiego dwuznacznego. Zamówmy jakąś miłość w Zakopanem czy coś. O, siedzi obok nas. Ej, czemu nasz kot tu przyszedł? Co ten kiciuś tu chce? Gratuluj nowej pracy. Entuzjazmuj się kotami. Tylko Boguś, tak jest. Boguś dostał od nas drinka. I on lubi tego samego co my. Wow, miło. Dobra, zamów jeszcze jednego. Pi. Zapomnij o jutrze. Co ten Boguś tutaj chce? Ej, poflirtujmy z nim. Może będzie łatwiej. A, ona nie może, bo jest zdenerwowana cały czas. No co za gówniara z niej. Może komplement powiedzmy. Nie, no ona go wyzywa. No nie możesz Bogusia wyzywać. No co ty robisz? Ona, słuchajcie, widzowie, w złym nastroju, przez to jest niemiła. Ale napiła się. Losujemy kolejne zadanie. Kolejne wyzwanie, kochani. Jakie tym razem? Zdobądź i wyhoduj krowokwiat. OMG. Od razu wylosuję sobie następne. Poderwij wampira. Cudownie. Nie, to nie moje. Ej, nie wyskoczyło mi, bo za szybko. Poderwij wampira to Janek tutaj zrobił, więc dobra. Okej, okay, no to w takim razie idziemy szukać krowokwiatu. Tylko jest już późno. Najpierw pójdziemy do Krainy Magii. A nie, bo tam też będzie za późno. To jutro. Dobra. Możemy spróbować jeszcze łowić. Jo. Wiecie co, widzowie? Spróbujemy złowić. Jak się nam nie uda, to pojedziemy jutro na targ i tam spróbujemy. Gdzie to było? Wtedy chyba było można. Ona jest zła, bo ona jest kapryśna, ma wysokie wymagania względem życia, a jej życie nie jest na wysokim poziomie. Najgorszy dzień w życiu, o wiele gorszy niż ostatni, to najgorszy dzień w życiu. Po prostu taki nastrójnik ma. Czekaj, czy gdzieś tu można było łowić rybki? Czy tutaj w ogóle nie można? Chyba tutaj się nie da, widzowie. Na tym miasteczku. Dobra, to idziemy do innego. Hejka! No, spróbujemy tutaj, słuchajcie, złowić. Tak jak tutaj napisała Omikon, że ona złowiła krowokwiat tutaj, to my też się postaramy. Może nam się uda. Może w parku. Jak zdobyć krowokwiat?
Opcja pierwsza, możesz go złowić. Opcja druga, możesz go zdobyć na różnych festiwalach, na przykład na festiwalach smaku często można zdobyć krowokwiaty. Ten kot wszędzie za nami chodzi, hehe. Opcja trzecia, możesz go kupić. I to najczęściej się udaje. Po prostu idziesz na rynek, na przykład w miasteczku z wiejskiej Sielanki i po prostu kupujesz, nie? Ale też czasami w Krainie Magii na tych targowiskach można zdobyć. Zobaczymy, może się udaje złowić. Jak się nie uda, to trudno. Jutro pojedziemy na wyprawę i postaramy się znaleźć. Nie lubi wędkarstwa, wspaniale. Dzisiaj jest wieczór kosmitów. Czy chcesz to obczaić? Nie! Chyba nic z tego nie będzie, widzowie. Lecimy raczej do domu. Mogłaś tam ryby złowiła. Dobra. Idziemy. Ja wiem, że słuchaj, bo White Flower pisze, że największa szansa jest w tym drzewie magicznym, które sprawia, że wasz sim zamienia się w simorość. To prawda, ale nie daje to gwarancji. Właściwie musisz mieć trochę tego łowienia. Ja myślę, że to by była, wiesz, strata czasu naszego, nie? One już zwierzęta na nas czekają. Jakie złodziaczki! O, zdejmij kołmierz, jeszcze nie. Można zdjąć już ten kołmierz? O, kot się ucieszył. Dobra, idziemy spać. Weź szybki prysznic. Weź resztki. O, bawią się! Jak się bawią! Ojej! Ale słodziaki. Idź spać. Chłop śpi na dworzu cały czas. Ile on będzie u nas mieszkał? 6 wyzwań mamy zaliczonych. Zaraz zrobimy kolejne, mam nadzieję. Właśnie, słuchajcie, poczekajcie. A może... Nie mamy hajsu, bo jeszcze możemy zdobyć w rzadkich nasionach. No, zobaczymy. Boże, ile mamy tych kotów tutaj. Dobra, czwarta jest. Wyruszamy. Najpierw pojedziemy sobie do miasteczka z Wiejskiej Sielanki, bo tam najczęściej ja spotykałam właśnie ten krowokwiat. Więc zobaczymy. Potem pojedziemy do Krainy Magii, a jak nie będzie, to będziemy kombinować. Ten chłop, to mi się wydaje, że on jakiś pasożyt. No jest! Hejka, Fausti! Jest pasożytem! Nic nie robi. Cały czas siedzi u nas i nic poza tym. Jeszcze jest wszystko zamknięte, więc korzystam z okazji i każę jej po prostu iść na ryby. Rowerek ma, to niech rowerkiem jedzie. Oni otwierają chyba o 8 albo o 9 te ryneczki. O 9. No właśnie, jeszcze Asia napisała, że rzadkie nasiona możemy kupić dopiero jak mamy 10 poziom ogrodnictwa, nie? Za 2 godziny otwierają. Dobra, chodź tu. Idźcie, prześmij na ław. Ona znowu ma zły dzień. Boże, ona ma codziennie zły dzień. Dobra, idź kupić te rzeczy. Trzymajcie kciuki, nie? Może się uda. Jest kolo owoc. Są rzadkie rzeczy, ale póki co krowokwiata nie ma. Dobra, idziemy tutaj. Mam nadzieję, że tu będą, nie? Nie
Nie ma. Ale są krokusy. Boże, kocham krokusy. Nie ma. Dobra, a mam pytanie. Czekaj, resetuj. Niech ona otworzy jeszcze raz. Czy jak zresetowaliśmy, to czy ona będzie miała jakieś inne rzeczy? Nigdy tego nie sprawdzałam w sumie. Nie gadaj z ludźmi, tylko chodź tu. No kup. Czy będzie miała to samo? Nie, chyba wiecie co, chyba ma to samo, no. Czyli niestety nie da się przeczytować. Ta to samo ma. Dobra, robimy tak. Jadę do Krainy Magii i jeżeli tam nie będzie krowokwiata, to po prostu będę się starała co jakiś czas go zdobyć, żebyśmy nie utknęli w fabule też niepotrzebnie. Bo serio, nieraz ten krowokwiat... O, jeszcze tutaj mogę jechać spróbować. A dobra, to może tu na koniec. Bo nieraz ten krowokwiat to szybko uda się zdobyć, a nieraz po prostu jak na złość nigdzie on nie występuje. Zależy, czy macie farta. Mi ostatnio cały czas, bez przerwy właściwie, w takich normalnych rozgrywkach, gdzie go nie potrzebowałam, to moi simowie ciągle go do domu przynosili. Na przykład w ranchu Lory. Chyba z 3 miałam nasiona krowokwiatu. A po co to komu? Idziemy? Tak, szukam krowokwiatu, ale kurde. No idź tam! Pod górkę. Dobra, słuchajcie, jeszcze spróbuję może w tej oazie, jak mi się tu nie uda. Ja wam powiem, że teraz... Czekaj, czy ja dobrze idę? Idź do Alei Magów, a tu? Do ogrodów. Ogroda chyba nie będzie, tam są tylko takie szałwie, inne bajery. No dobrze, idę. O nie! Patrz, jak do nas dzwoni, ta babka, która się u nas spaliła i chciała nas na karaoke zaprosić. Ona tam rowerem popierdziela, ksiądz Mateusz, nie? Tymi portalami przyjechała rowerem przez portal. Dawaj. Spróbujemy. Tu nic nie będzie, bo tu są rzeczy. Tutaj też nie. Tu jedyna nasza nadzieja. Jest anioł morski. Jabłuszko, pietruszka, smoczy. Nie ma. Dobra. Słuchajcie, ona już jest zmęczona, ale dobra, zrobię to. Jedziemy do tej wyżbowej zatoki. Jakie książki kupiłaś w Empiczku? Zrobię to dla was i mam nadzieję, że się uda, ale będziecie też mogli zobaczyć, że czasami zdobycie krowokwiatu trwa po prostu miliony lat świetlnych. Ale let's try. Wilkołaki czy rancho? Zdecydowanie rancho. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś na czacie, kto gra wilkołaki w miarę często? Albo niech napiszcie po prostu, czy lubicie i gracie w wilkołaki. Hejka, Arek. Kochani, właśnie łapki w górę zostawcie pod live'em. Kto jeszcze nie zostawił? Ile mamy łapek w górę? Aż wejdę, zobaczę. Wow. Ej, jest 200 osób na live, jest 229 łapek w górę. Potrzebuję do 250. Zostawiamy łapeczki w górę, kochani. Czy jestem fanką Marvela? Nie, mój narzeczony jest. Kochani, ja was muszę pogonić. Co to ma być? Kiedyś te łapki leciały tak o, a teraz? Nie zostawiacie za bardzo łapek w górę. Łapkę w górę proszę zostawić dla Pi. Dla waszej ulubionej YouTube Jupiterki. Jeżeli chodzi o takie właśnie kultowe serie, to ja zdecydowanie jestem fanką Gry o Tron. Lubię Władcę Pierścieni. Podlej. Ej, ona się zaraz przegrzeje na śmierć. Nie! Czemu się nie możesz przebrać? Co robisz? Rozmawiaj o naturze. Ogrywałam wilkołaki raz, jak wyszły i to w sumie tyle. Ja też! Właśnie ja też tak mam, że niektóre rozszerzenia jak wyjdą, ogram raz i koniec. O, źle kliknęłam.
Łapki w górę proszę zostawić, kochani. Dobra, jesteśmy na polanie. Zwołam tu nasze zwierzęta, niech mają fan. Myślę, że im by się tu spodobało. Ja w ogóle, słuchajcie, kiedyś grałam rozgrywkę, a nie mogę ich tu zawołać, szkoda, w której normalnie grałam, tutaj mieszkałam na tej polanie, nie? Bo jak macie kody i mody, to możecie, ale w którym szukać tego? Dobra, może tu i tu połowimy. Jak macie kody, to możecie normalnie tutaj sobie dom wybudować, nie? Tylko lipa była taka, bo innych simów nigdzie tu nie było. Po prostu grałeś taką samotną rozgrywkę, bo nikt tu nie właził na tą polanę oprócz was. Nie, bo ona jest jednak ukryta, ona jest wściekła teraz. Bo jakąś tam płotkę złowiła. Ja już wam mówię, ile mamy łapek w górę. Czy mój apel poskutkował? Tak, bo mamy 274. Widzicie, ile osób mnie zostawiło? Może do 300 dobijemy. Dobra, łów te ryby, nie gadaj. Słuchajcie, spędzę tutaj, dopóki ona nie będzie padała ze zmęczenia. I zobaczymy, czy złowimy. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrowionka. Ej, widzicie te czerwone oczy? Ona tutaj ma za małe doświadczenie. Widzicie? Te czerwone oczy? Potwory! Coś tam złowiła. Gnoma ogrodowego złowiła, ale ona super złowiła rzeczy, nie? Ej, co tu jest? Grzyby tu są. Kurczę, czy nam się uda tego krowokwiata? To jest pytanie, nie? Tu niestety żaden nie rośnie. Ej, dwa gnomy wyłowiła typiara. Kwiat lilii. Nie, 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 tu nie rośnie krowokwiat, nie da rady. Dobra, idź teraz tutaj połowić. Gdzieś na tej polanie mała różka latała i się śmieje. Tak, jest coś takiego. Słyszałam o tym. Nigdy nie widziałam, ale wcale się nie zdziwię. O, jakąś rybę złowiła, ale co to da? Chyba gdzieś tu była ta wróżka. Nie wiem, czy nie tutaj. To jest chyba ona. Jo. Tu jest ta wróżka, kochani. Ja wam pokażę. Jest tu normalnie wróżka, która leci i robi hi 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 hi. Czekajcie, zobaczymy, czy usłyszymy ją. Bardziej takie słuchać. Czekajcie. Takie dzwonki bardziej słychać. No, śmieję się! Jest! Jako ta krowokwiatu, to ta wróżka to sprawiła! Umgi! Boże, kocham życie! Udało nam się! Dzięki, pani wróżko! Dzięki. Słuchaj, w podarze, w podzięce zostawiam ci oto tego krasnala ogrodowego, żeby był twoim przyjacielem. Tylko nie mogę go tutaj zostawić, muszę go zostawić tutaj. Sorry, muszę go zostawić tutaj. Gdzie najdalej? Najdalej tutaj. To jest dla ciebie. Nazwę go gnom dla wróżek. Czajcie, ale jaja, udało nam się. Dzięki, że wierzyliście we mnie, widzowie, bo ja już miałam dość. Przysięgam, że miałam dość poszukiwania. Kropeczka nie mam. Dobra, musimy jeszcze zasadzić. Gdzie zasadzimy? A zasadźmy tutaj na początku, żeby odstraszał natrętów. Nie można podlać, więc git. Ej, dajcie znać, czy muzyka nie jest dla was za głośno. Już daję, kochani moi, kolejne wyzwanie, daję. Ale musicie przyznać, że wykonanie tych wyzwań jest
długie, że to nie jest tak, że wyzwania wszystkie zrobicie w chwilę. Są takie wyzwania, które zrobicie w chwilę, ale większość z nich niestety nie. Dobra, to robimy kolejne wyzwanie, bo ja już się nie mogę doczekać. I tutaj ostatnia osoba nawiąże romans z gwiazdą. Fajnie. Ciekawe, jakie my będziemy mieli. Poznaj 5 losowych simów. Juhu, w końcu coś normalnego. O matko! Natka, dziękuję za takiego wielkiego donata. Dziękuję, Natka. Kocham cię, pozdrawiam. Dzięki za donicika i za miłe słowa i fajnie, że jesteś. Koniecznie musisz nadrobić, bo wiele się działo i w ogóle mamy nowy program na Discordzie, który losuje ci wyzwania w grze i jest taki case, że gramy teraz, robiąc te wszystkie wyzwania, które nam losuje ten bot, co jest w ogóle fantastyczne. Na przykład zaczęliśmy tą rozgrywkę od zabicia Sima, nie? O Jezu, ej, chodźcie, zamówimy sobie dzisiaj coś. Pizzkę sobie zamówmy, ale musi być ta pizza dla wegetarian. Nie ma muzyki? O co chodzi? Ja słyszę tak głośną muzykę. Dobra, dajcie znać, czy teraz słyszycie. Teraz już w ogóle... O, no to widzicie, sorki, źle miałam ustawione. Dobra, pizza jest w drodze. No to pierwszym simem, którego poznamy, ten koleś tu nie sprząta, ja zaraz go wywalę z tego domu, to będzie pan pizza. Jakie plany na jutro? Na działce będę. Słuchajcie, mam hamaczek. Łukasz mi zamontuje hamaczek. I będę leżała na działce i będę coś tam sprzątała, pewnie coś tam porządkowała, ale przede wszystkim chillowała. W poniedziałek 100 dzieci challenge, więc będę przygotowywała sobie też na 100 dzieci challenge rzeczy. Czy można... Jak to tam ten? O, jest! Jest pani pizza. Co ona się tak cieszy, czy co ona robi? Nie mogę jej kliknąć. A co jest z tymi drzwiami, halo? Czekajcie, bo te zwierzęta mają jakieś trudne sprawy mają. Co ty robisz? A! Zbadaj, oni po prostu badają. Dobra, zwaj na posiłek. Nie mogę do niej zagadać. O, głaszczę naszego pieska. Może się to zmieni. Klikam na nią i nic. O, teraz mogę. Super. Przyjazne powitanie. Idź do niej. Ona już chyba uciekła. Nie, stoi tu jeszcze. Cześć. Dobra, jedną osobę już poznaliśmy. Czekaj. Chodź do domu na pizzę. Ej, czy wy byście zrobili kiedyś coś tak szalonego i zaprosili na pizzę pana, który wam dowiózł pizzę? Ja uważam, że to jest totalnie szalone. Opowiedz jakiś dowcip jej. Pogadaj z nią. O, poglądaj sobie. O, obejrzyjcie sobie razem filmy. Hejka, hejka, Wiki, dzięki, że mnie uwielbiasz, miło mi. Mój ulubiony dodatek, wiesz co, to jest wiejska sielanka. Ale też bardzo lubię uniwersytet. A to nie jest raczej popularny dodatek i popularna opinia. Ale mam mega sentyment i bardzo, bardzo, bardzo lubię wynajmowanie tam. Ej, czy komuś jeszcze nie działa link do Discorda? Niemożliwe, że nie działa. Czekaj, sprawdzę to aż. Cyk, kopiuj link. Cyk. Nie no. Działa, laska, link do Discorda. Masz tu przypiętego. Masz w opisie. Działa wszystko. Ej, ale proszę nie niszczyć tej kanapy.
Ona jest zła. Ale jedną osobę poznaliśmy. Jak spotkam kogoś na ulicy... O, idzie tu ktoś, mam nadzieję, że nie opętany. Nie. Jakaś Patrycja. Lubię Patrycję. Patrycje to fajne babki. Co ona nam do domu wbije? Czemu? Miałaś poznać tą Patrycję na ulicy, co spotkałaś. Co jest? Nie wiem, nie ma nikogo. Wszystkich wsiąknęło, już jest późno pewnie dlatego. No. Dobra, rano poznamy kolejne 4 osoby. Dobra, proszę iść do domu. A jest tutaj ta Patrycja! Powitanie. Dobra, podoba jej się nasza lampa. Już ją lubię! Już ją lubię! Dobra. Utworzy z tymi dziadami grupę i wszyscy niech pooglądają coś fajnego, na przykład kanał kulinarny. Czy planuje nowe challenge? Ogólnie pod tym ostatnim filmem jedna widzka napisała mi, że chciała, żebym zrobiła wyeliminuj brzydkie geny, tworząc losową simkę, że wszystko losuje w tej simce. I wtedy staram się wyrzucić jej te brzydkie geny. I strasznie mi się to spodobało i powiedziałam, że dobra, będzie ten film następny piątek, więc takie coś będę robiła. Wyrzuć brzydkie geny challenge, hehe. A nowa seria, gdzie będą wyzwania też, to będzie wakacje. Ej, nie możesz iść do domu? Co ty tu robisz? A ja już ją tyle razy wyganiałam do domu i ona jakoś nie chce wyjść. O, poszła w końcu. Dobra, śpimy. Musisz mnie przekonać, Moon, żeby zrobić takie szalone rzeczy. Dobra, ona wstała. Idziemy poznać te osoby. Czy można to podlać? Nie można, dobra. Tutaj może w parku, nie? Może tu w parku coś zrobimy do jedzenia? Ona na piżamie poszła do parku, ale to jest takie miasto wariatów, że chyba nikogo to nie dziwi. O, zrobiła sobie jakąś miksturę odprężającą, przynajmniej nie będzie miała spiny, nie? Idziemy poznać ludzi. Jak się masz? Ile normalnie zajmuje ci montowanie odcinków? Jak jest seria, to w miarę krótko, tak 3-4 godziny, a jak jest taki odcinek piątkowy, to bardzo długo, w sensie bardzo długo. Tak minimum 6 godzin, zazwyczaj 8-9, a dochodzi nawet do 15-16. Bo wtedy na tych odcinkach niezwiązanych z serią żadną, strasznie długo trwa rozgrywka, typu 4-5 godzin to tak minimum. Bo wiecie, dużo się dzieje, nie? To nie jest tak, że się cały czas coś dzieje, po prostu już 2 osoby poznaliśmy. Czyli razem 4, jeszcze jedna. To nie jest tak, że tam się co chwilę coś dzieje, tylko na przykład nie dzieje się nic przez 20 minut i wtedy się coś zaczyna dziać. Ale ja to tak montuję, że cały czas się coś dzieje, nie? Dlatego moje filmy są takie ciekawe, hehe. No i wtedy bardzo długo się montuje, bo trzeba wszystko przejrzeć, ogarnąć i tak dalej. A serię krócej, bo zazwyczaj taki materiał nagrywany na serię to góra 3 godziny, zazwyczaj 2 z kawałkiem, to łatwiej, szybciej. Dobra, idź powitaj. Dobra, zrobiliśmy ten challenge. Poznaliśmy właśnie 5 osób, 5 simów poznaliśmy. Cieszę się, możemy zaczynać kolejny. Które to już będzie wyzwanie, widzowie? Które to będzie wyzwanie? Jesteśmy na kanale bota i tutaj widzę, że widzowie grają. Zarób w jeden dzień 500 simoleonów. Ktoś ma, ktoś tu wylosował, wynajmij 2 pokoje obcym simom. Jezu, ja bym to chciała. O nie, ktoś wylosował tutaj na wyszurma z wilkołakiem. Zaadoptuj psa, ha, ha, ha. Adoptuj tego psa, nie oszukuj. A ja sobie zobaczę, co u was słychać, jak wygracie, widzowie. O nie, ogólnie właśnie uciekł mi kot. Miałam wyzwanie, żeby zrobić barabara w krzaku, ale nie mam takiego dodatku, gdzie on jest, więc poradziłam sobie inaczej. Boże, kocham! Czy wy to widzicie? Umieram. Jest środek nocy, a ja mam wyjść na dwór i zacząć flirtować z pierwszym spotkanym simem. Twoja simka jest smutna. Bolą ją plecy. Widzę, że masz też kota.
OMG. Oto wybranka. Danuta Trzywik, taka stara? Pomoc opiekunka mnie stalkuje. Nie idzie jej. Ma poderwać kogoś, a to tą starą spotkała w nocy, czaje. Pomocy. Ugotują kota i coś takiego, którego my mamy. Simsy utrudniają mi wyzwanie. O, okazało się, że jedna jest... Ej, to jest ten wylosowany całkowicie fit, on nie jest zły. Ej, ta simka mi przypomina naszą reprezentantkę na Eurowizji tegorocznej. Tylko jakby miała białe włosy. Zrobiłem pierwsze wyzwanie. Szukałem tych wszystkich 10 różnych kwiatków. Gratulacje! Jestem z ciebie dumna. O Jezu, wspaniale. Ślub się odbywa, a goście to adoptowana córka ze... Ślub się odbywa, a goście to adoptowana córka ze studni. Jak to brzmi? I przyjaciółka mojej simki. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to na przykład jest studnia życzeń i tam możecie zażyczyć sobie dziecka. I jeżeli studnia jest łaskawa, to normalnie wam daje żywe dziecko, które potem wy adoptujecie. A tu właśnie ktoś napisał ze studni? No to właśnie tłumaczę, o co chodzi. No jest coś takiego i jest też takie wyzwanie. I widocznie ona dostała córkę żywą, bo można dostać też nieżywą córkę ze studni, co jest mega creepy. I nie wiem, czy macie na ten temat pojęcie. Jezu, normalnie śmiechłam, nie? Śmiechłam teraz niesamowicie. Ej, ja nie zrobiłam tego wyzwania finalnie, nie? Nie wpisałam. Dobra, to wpisujemy nasze wyzwanie. O, ktoś miał, żeby przywołać tego smutnego klauna tutaj. Dobre jest. Dobra, to ja robię teraz wyzwanie. Posiadaj 20 różnych roślin w domu. Oh yeah! To lubię, w końcu coś. Ej, dobra, ty wróć do domu, no to cały czas siedziała, gadała z tymi ludźmi. Ej, w końcu nasz dom nabierze troszeczkę życia, nie? Ale czekajcie, w międzyczasie każe jej się ogarnąć. Co ona jest taka w ogóle? Cały czas jest nieogarnięta. Nie wiem, o co jej chodzi. I ten typ nie sprząta. Gdzie jest ten... On chyba już się wyprowadził, widzowie, bo go nie ma w chacie. Ale jak przyjdzie, to ja go wyrzucę. Bo bez przesady. Żre, nie sprząta. Śpi za darmo, ogląda telewizję, nic nie płaci, nic nie pomaga. Co to ma być w ogóle? Hejka, Pilinka, cześć kochana. Pozdrawiam osobiście. No, White Flower, tak, była podobna do tej reprezentantki. Ja nie pamiętam, jak się nazywa ta dziewczyna, która teraz będzie nas reprezentowała na Eurowizji. Wy pewnie wiecie, możecie napisać, ale bardzo podobna ta simka była. Lepiej kupić ranczo czy psy i koty? O Jezu! Psy i koty. Bo możesz mieć kliniki weterynaryjną jeszcze, a w ranczu tak naprawdę najfajniejsze są konie, a potem miasteczko. Dobra, niech ona sobie zje. A dobra, ja kupuję te 20 roślin. Nie, 10 było czy 20, widzowie, bo już nie pamiętam. Czekajcie, zobaczę tego Discorda. Śmiechłam teraz, bo 20, bo komuś się wylosowało, jakiemuś naszemu widzowi się wylosowało, żeby... grzebał w śmietnikach, żeby został śmieciarzem. Także powodzenia, mam nadzieję, że nie będziesz oszukiwał i zostaniesz tym śmieciarzem. Dobra, dekoracje, kwiatki. Dobra, lecimy. I niektóre muszą być tanie, nie? Bo obawiam się, że nie na wszystkie nas będzie super stać, więc niektóre będą tanie, żeby nam starczyło. Jedna, druga. Tutaj może damy tą? Nie, to jest za ciężka. No, jest taka spokojna. Czyli tak. 1, 2. Dwa. Trzy.
4. Ej, to łóżko chowamy. Chyba już ten chłop nie będzie u nas mieszkał, przynajmniej mam taką nadzieję. Pięć. Sześć. Nie wiem jeszcze, jaka będzie kuchnia. Ale chyba chciałabym różową zrobić. Siedem. Osiem. Dziewięć. Weź bluszcz. Może właśnie coś takiego na ścianę. To bardzo lubię. O Jezu, jak ja to kocham. To jest mój ulubiony wazon do kuchni. Boże, zapomniałam liczyć. Ile było, widzowie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć chyba, nie? Dziewięć, dziesięć. Jesteś moją idolką. Dzięki. Miło mi mega. To będzie 11. O to. Tylko może byśmy wzięli trochę... Nie, to już za ten. O, to jest fajniutkie, nie? To mi się podoba mega. Gdzie by to dać? Tu może. Chyba będzie mogła przychodzić obok tego. 12, 13. Czy ja dobrze liczę? Jezus, ja trudno mi się skupić teraz. 13. To jest fajne. 14. Piętnaście. Szesnaście. A wy 13 macie. Dobra, jeszcze raz robimy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14, 15, jeszcze 5. Widzicie? Ja wiedziałam. Kurczę, wiecie co? Te mi się nie podobają, bym wymieniła je ogólnie. Cały czas mamy 15 jak coś, bo ja tu robię wymiankę. Dobra, 15 jest cały czas, widzowie. Lecimy dalej. Już takie się... O, kaktusy! Chciałabym... właśnie może 15, 16 zrobimy. 16, czyli będzie jakiś ładniejszy może. Nie, nie, bo tylko średniczka różni. Siedemnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Lecimy dalej. Co? Dzięki bardzo, Dominik. Ja miałam takie wytyfy, co się dzieje, jak zobaczyłam twojego donate'a. O, pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię, złotko. Fajnie, że masz nowego królika. Dominik ma świetnego królika, teraz już ma dwa. Wysłał mi zdjęcie na Instagramie. Mega fajny. Ja też miałam kiedyś królika, on mnie strasznie nie lubił. Dostałam go, słuchajcie, w prezencie.
bo poprzedni właściciel go nie chciał, ja go wzięłam i on mnie tak nie lubił. Dobra, kurde, więcej kwiatów to nie miała matka. Nie wiem, gdzie jeszcze tego kwiata dać. Tu go dam, później go ten. Gdzieś tam damy. Dzięki za takiego ogromnego donata, słonko. Pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że nadrobiłeś ostatni film. Bo jest naprawdę warty oglądania. Ej, widzowie, ile mamy w końcu tych kwiatów? Bo ja już się zgubiłam, przysięgam wam. Może jeszcze taką ściankę byśmy zrobili, czy coś. Nie, to ja bym wolała chyba jakiegoś takiego wiszącego jakiegoś kwiatka. Właśnie chciałabym jakieś kaktusiki. Czy to nie będzie czasami ostatni? Tak, 20, dobra. Dużo kasy na to wydaliśmy. No, ale chyba było warto. Już trochę lepiej to mieszkanie wygląda, jak są te kwiaty, nie? Tylko tego mi trochę szkoda, że go na dwór dam. Jak już jest, to niech gdzieś stoi fajnie. Tu go na razie dam, dobra. Jest git! Zrobiliśmy kolejne wyzwanie. Ile, które już wyzwanie zrobiliśmy, widzowie? O! Ktoś miał wyzwanie, żeby spotkać delfina. Losujemy dalej. Kolejne wyzwanie. Wynajmij dwa pokoje obcym simom! O nie, widzowie, to my musimy iść zarobić na te pokoje. Chyba zarobimy na śmietnikach, nie? Dobra, czyli będziemy musieli przeznaczyć w naszym domu dwa pokoje na wynajem. Dwa osobne. Okej, to będzie trudne. To będzie trudne. Jezu, tyle kotów, jeszcze kurde simów, nie? Ale z drugiej strony źródło dochodu jakieś takie będzie. Dobra, weź resztki. Ej, spoko wygląda, jak jest tyle roślin. Coraz lepiej wygląda ten nasz domek śmieszny. O, nasz pies jest brudny. Trzeba będzie go umyć, ale my wanny w sumie nie mamy. A w zlebie nie można. Czekajcie, wiecie co, będę musiała wannę kupić. No bo trzeba piesia umyć, nie może być, że nie. O, jest taka, dobra, taka nam starczy, będziemy go myć tutaj. Kąpiel dla dziudziuni małej. Ona się nazywa Beza. Różne rośliny. O my, no właśnie! Ej, napisał dobrze. Miało być różne rośliny. Obiecuję, że się poprawię w pokoju teraz lokatorów. Ja, no nie pomyślałam, ale wy też nie pomyśleliście. Weronika też to napisała, że to miały być różne rośliny, a ja wzięłam niektóre takie same. Na przykład tu są takie same, tu są takie same. To czekajcie, ja sobie policzę. Raz, dwa. Trzy. Cztery, czyli jeszcze cztery muszę dokupić. Nie, cztery, pięć muszę dokupić. Sześć, siedem, czyli jeszcze siedem roślin muszę dokupić. Okej, okay. Please, zapamiętajcie, że muszę jeszcze dokupić siedem roślin. Ej, jak mam... Ej, muszę mu jakąś zabawkę dać temu pieskowi. Gdzieś tutaj mieliśmy to. Kupię mu zabawkę. Dobra. Podnieś. Posadź Bezę. Może kupię jeszcze jedną dla kota. Czekaj, ona cię nie wzięła na teren. Zachodź tu, Bezia. Damy ci piłeczkę. Dobra, po prostu tak zrobię. Bo ta simka trochę nie ogarnia. Jak ci się chce do łazienki? Nie chce ci się... A dobra, trochę się mu chce do łazienki. Dobra, zaraz ogarniemy to. Wypróżnienie, pęcherz. Wypróżnienie. O, dzwoni się, boją telewizora.
Dobra, poproś o załatwienie się. Jeszcze tą trzeba ogarnąć. Boże, za dużo tych zwierząt. Tyle nam czasu zajmuje, żeby te zwierzęta ogarnąć. Ta do nas dzwoni o 6. Słuchajcie, za tydzień w sobotę mnie nie ma, bo mam 40 w rodzinie. Nie, za jeszcze jedną sobotę, a w następną sobotę jest jakaś inna uroczystość. Nie wiem, czy będzie live, a jak nie będzie w sobotę, to zrobię w piątek. I prawdopodobnie wieczorem, czyli tak od 18 do 21, coś takiego. Dam wam znać na Discordzie. Czekaj. Dobra, chyba wszystkie te zwierzęta są już ogarnięte. Ten zabawy nie ma, to pobaw się zabawką. Ten jest git. Ten jest git. Piesio jest git. Dobra, to co? Musimy zarobić. A więc idziemy teraz. Lecimy sobie. Zostawiając ich wszystkich tutaj. Na śmietniska. I będę musiała zrobić sporo, żebyśmy zrobili te dwa pokoje. Ale myślę, że może będziemy mieli w końcu spokój z tymi pieniędzmi, jak te dwa pokoje ogarniemy. Widzowie, co myślicie? Tak? Nie, a czemu? Nie, to ja nie, dzięki. A Łukasz tam przywiózł coś. Tu idziemy. Będziesz mieć jutro urodziny, to wszystkiego najlepszego. Dzięki. Szwagier ma. Tu. Dobra, czy ona w ogóle będzie mogła? Nie może, musi się zdrzemnąć, ale nawet chce jej się spać, więc spoko. Co to było? Co w sensie było, było? Na chwilę Łukasz wszedł i się zapytał, czy sobie zrobię 10 minut przerwy w streamowaniu, ale nie, bo kończę za godzinę, a nie jestem górna, Łukasz jakieś jedzenie przywiózł. Za miesiąc, Asiu, masz urodziny, to ty jesteś lwem? Krzesło jakieś znalazło, może coś się uda lepszego znaleźć, byśmy potrzebowali kolejne krzesło. Co my te krzesła ciągle znajdujemy? Bykiem, o Boże, ciężko. Ciężko. Ale lubisz pewnie zwierzęta, co? Listopada to skorpion. Rak, Boże, Patty, ale ty musisz być uczuciowa, pewnie jesteś uczuciowa, jak jesteś rakiem. Wow. Jakieś ten zdobyliśmy. Dobra, zdrzemi się w śmietniku. Ona jest taka tyrana, smutna i w ogóle, ale lecimy. Ja chyba właśnie Karolina nie lubię bliźniąt. Ale ciebie lubię. Ty jesteś spoko. Ale jakie bliźnięta poznałam w życiu, to mnie tak lekko irytują. Żaden znak mnie nie irytuje. Nawet te skorpiony, które mają złą sławę. Troszeńkę lwy, ale bliźnięta? Jakbyś zgadał z dwoma różnymi osobami. Nie, nie jestem zodiakarą. Mniej więcej kojarzę i znam się. I trochę się podśmiechuję z tych zodiaków, ale niektóre rzeczy się na przykład sprawdzają, jakby tak patrzeć pod kątem charakteru, bo na przykład moja babcia była baranem i ja całe życie nie wiedziałam nigdy, nawet nie pamiętałam, jaki miesiąc, jaki ma znak zodiaku i tak dalej. A potem jak tam trochę zaczęłam czytać, to mówię, Boże, moja babcia naprawdę się zachowała jak te zodiakalne barany, była taka uparta i w ogóle. Plus mam kuzyna byka i on totalnie się wpisuje w ten znak też. I lwy bardzo się wpisują. Miałam dwie koleżanki, które były lwami. Masakra. Po prostu cały czas by mogły gadać o sobie. Wiesz, chciały być gwiazdami w centrum uwagi. Kocham ryby, mój narzeczony jest rybą. Fajne rzeczy pozdobywaliśmy. Wracamy do domu. Też lubię bardzo panny.
mówię, tylko te bliźnięta i leciutko lwy. Takie dla mnie, jak już tak wierzyć by w zodiakarstwo, to są takie trochę ciężkie do życia, ale nadal nie jakieś najgorsze. No ja jestem wagą, więc waga jest wspaniała. O, robiliście równocześnie kupę. Dobra, co tutaj masz, laska? Ej, to daje 10 otoczenia, a jest małe. Damy sobie to tutaj. Co tu mamy? To kosztuje ile? To co sprzedamy? Dobra, to sprzedajmy. Cyk, cyk, cyk. Tego gnoma zostawimy na pamiątkę. Dobra, 1000 mamy. Tego gnoma damy tutaj. Niech nam pilnuje krowokwiatu. Ja myślę, że znak zodiaku nigdy nie definiuje charakteru, nie? I w ogóle, ale to jest taka śmieszna ciekawostka na przykład dla mnie akurat. Może te koty są wszędzie. Moja mama też waga i kompletne przeciwieństwo. Powiem ci tak, nie znam twojej wagi, nie? Ale jak waga nie jest z siebie zadowolona, to nie uciekaj, po prostu uciekaj. To jest taki toksyk się odpala. Taki toksyk się odpala, że szok. Ale ogólnie kocham też wagi. Waga z wagą może góry zdobywać, nie? Mam w ogóle przyjaciółkę, która jest wagą i jest spoko. Ja to co wiecie, no nie wiem. Dobra, mamy 800 simoleonów. Trzeba kupić odkurzacz, ale zobaczmy, co udało nam się zdobyć. Ej, łóżko mamy, krzesło oczywiście do sprzedaży, drugie krzesło do sprzedaży, ławkę do sprzedaży, jakieś obrazy w sumie dają, słuchajcie, dwa otoczenia. Ej, ekspres do kawy, do naszego domu, jak będziemy mieli teraz ten, jak najbardziej. Ej, radio też by nam się przydało, ale ono kosztuje aż 1000 simoleonów, kupimy tańsze. No i też lodówkę mamy lepszą. W sensie trafiliśmy na taką lodówkę, która jest lepsza, więc sobie wymienimy. Więc powoli doinwestowaliśmy w nasze mieszkanie, co mnie mega cieszy. Ale weźcie teraz, trzeba, wiecie co, wybudować pokoje. Ja chyba tu je wybuduję. Te dwa pokoje będą niewielkie. Będą niewielkie, widzowie. No i łóżko, słuchajcie, ten drapak robi out. Łóżko dla pieska kupię mniejsze. Gdzie to było tutaj? Cyk. Dobra, odkurzacz. Dobra, kupimy odkurzacz. Jaki? Taki może zielony. Albo taki. O, niebieski niech będzie tym razem. Nigdy nie miałam niebieskiego. Niech ona najpierw odkurzy, a potem zrobimy ten pokój. Bo jest strasznie brudno. Postaram się kupić te 7 kwiatów. Na pewno kilka kupimy. Jaka data urodzenia? Ja 14 października. Dobra, czyli to okno przenosimy tutaj. I to muszą być dwa osobne pokoje. To będą małe pokoje. No ale co tam. Takie akurat... Postaram się, żeby były w miarę możliwości pokojami komfortowymi. Na tyle, na ile się da. Dobra, jakieś takie drzwi najtańsze kupimy. Te mi się w ogóle podobają. Cyk. No i cóż. Dobra, niech jeden będzie pokojem zielonym. A drugi niech będzie pokojem czerwonym, żółtym,
Może brązowym, różowym? Różowa będzie kuchnia. Może czarnym? O, czarny niech będzie. Teraz jest challenge, żeby wynająć dwa pokoje jakimś simom obcym. Więc staramy się to zrobić, nie oszaleć. Dać radę. Czarny. O, tu jest zielony. Dobra, jakieś lampy. Kurde, muszę patrzeć mocno na hajs, nie? Żeby nam starczyło. Może takie lampy. Wydają się takie w sumie spoko. Jedna taka. Jedna taka. I łóżka użyję te. Całe szczęście mamy jedno łóżko po tamtym typie, który no wiadomo jaki był jaki był. Ale to łóżko jest w miarę spoko, bo ma trzy energie na takie tanie łóżko. Więc damy je. Tak się nie zmieści. Chyba zrobię takie bliźniacze te pokoje. Dobra, biurko im zrobię. Oni potrzebują na pewno biurka, bo to będą studenci. No wezmę jakieś takie tanie to biurko. Cyk, krzesła jakieś. Chociaż, o, to ma trzy wygody. Może nie jest za ładne, ale ma trzy wygody, to będzie im wygodnie. Taki troszeczkę, jakby to powiedzieć, troszeczkę komfortu, nie? Trochę luksusu nie zaznają. Czy to się liczy jako roślina? Chyba nie, co? Chciałabym jakieś firanki. Ale to może być ciężko. Może być ciężko z firankami, widzowie. Takie coś tu nie. Chyba takie firanki, które by tu pasowały, to chyba są droższe. No ale te może... Nie, brzydkie wyglądają, jakby były podarte czy coś, jakieś, o, jakaś apokalipsa. To już, jak już, to już by pasowało bardziej. A co drogie jest jak pierun. Dobra. Co oni tu jeszcze potrzebują? Szafki na ubrania, dam jakąś taką też najtańszą. Ta w ogóle fajna, bo ta jest mała, nie? Cyk. O Boże, i nam pieniędzy zabrakło. No cóż. Czekaj, może coś wykombinuję. Cyk, cyk. Gdzie tu dalej? To nam na razie niepotrzebne. Czy lubię, mam talent? Nie. Dobra, jeden będzie miał szafkę, drugi będzie miał lustro. I jak dorobimy się więcej, to im wymienimy. Ale on musi mieć jakąś szafkę, widzowie. Kurczę, bo ja tak gadam, ale on musi mieć jakąś szafkę. To mu chyba dam. No musi mieć gość szafkę. No dam mu tą. A temu dam lustro. Jak pamiętam, że jak się zaczął program Mam Talent, to rzeczywiście oglądałam, nie? I nawet mi się podobał, ale potem... Nie, tak zupełnie mnie to nie kręci. Tak samo kiedyś oglądałam w ogóle You Can Dance trochę. Teraz właściwie nie oglądam żadnej telewizji. Od dawna. Ej, no to będzie naprawdę jakby luksusowo.
myślę, że będzie git. Zaraz to coś wykombinujemy jeszcze. Coś sprzedać. No dobra, ale my najpierw tak, to bierzemy i... Dobra, on ma większą szafkę. Niech każdy ma po jednej ozdobie od nas. To bardziej będzie pasowało chyba tutaj. Cyk. I jeszcze jakąś ozdobę dać temu typowi. Może tego kaktusa zgarnę. Tak, ten kaktus zdecydowanie będzie pasował do jego pokoju. Niech ma. Cyk. Tylko serio bym chciała, żeby te pokoje były bratnie. Więc będę musiała coś jeszcze sprzedać. O, tu jest jakiś krzaczek. Żeby kupić ten dywanik. I tak muszę dokupić... Dobra, to i tak muszę dokupić te roślinki, więc posprzedaję po tej jednej parze. Akurat tamte bym zostawiła. Czy coś jeszcze? Ej, to nawet mniej kosztuje. I tutaj czarno-biały. Bardziej taki. Ej, no ja myślę, że mają tu naprawdę ładnie. Ładniej niż my w całym domu. Co kupujecie, kochani? Opowiadajcie. Dobra, to ja, słuchajcie, stawiam ogłoszenie. Zamieść ogłoszenie o poszukiwaniu współlokatorów. I teraz siedzimy. Odeśpimy sobie trochę, będzie fajnie. Czy ty się trzymasz jakoś? Najedzona, zaspokojona, czysta. Czyli kozę mamy z głowy. Całe szczęście, że ta nasza koza... jest bezproblemowa. Beza sobie też chilluje. Czy nasze koty są ok? Gdzie ty jesteś? Ty jesteś trochę taki... Ten poszedł do czegoś ogródka. Okej. Dobra, niech ona pójdzie spać, bo ona jest nieogarnięta. A, i ten, jeszcze tu może posprzątajmy, bo rzeczywiście jak przyjdą, naprawmy ekspres do kawy, to fajnie by było, żeby tu było jako tako, schludnie. Dwie lewe ręce, nie lubi majsterkowania. Musisz lubić, będziesz sama wszystko naprawiała. Chyba ją prąd poradził? Nie, na szczęście nie. O, i lodówkę trzeba też naprawić swoją drogą, także musisz się nauczyć majsterkować, laska. Nie stać nas, ale mam diabelski, szatański plan, widzowie. Zamówię złotą rączkę. On przyjdzie, naprawi nam, a pobierze nam tylko 6 simoleonów, bo my nie mamy hajsu. Ale on o tym nie wie. Nie? On przyszedł? Patrzcie, przyszedł. O nie, poszedł! O nie, sprawdził nasze konto bankowe, mój plan się nie udał. Dobra, ona jest zbyt zezłuszczona, idź spać. Zmniejszyć taras? Na razie starczyło. Lubię żyć na krawędzi. Ojej, Beza zmieniła grupę wiekową. Brawo ty, gdzie jesteś, Beziu? Ojej, to pudelek jest! Jaki brudny, trzeba ją umyć, jak wstaniemy. No przecież to są śliczności. Jak ona jest śliczna. Trzeba ją w ogóle wysłać, żeby poszła do toalety. Gdzie jesteś, Bezia? Kocham cię, masz gust, dzięki. Uważam, że nie najgorzej mebluję, że właściwie to ja uważam, że super mebluję, ale tworzenie ścian i domów to mnie przerasta. Papa, jak ktoś ucieka, jak idzie grać, pamiętajcie, żeby korzystać z tego bota. Poproś najpierw, żeby się załatwiła, po czym sama skorzystaj z toalety. Czy dobra jest Coca-Cola, która pijesz? Zawsze przez pierwsze 10 minut. Potem już nie. Dobra, wykąp teraz pieska. Sebastian wyznaje miłość jakiejś Poli. Kocham cię, Pola. Fajnie, Amelia, że jesteś. Nie wybaczam ci spóźnienia. Ale będzie zapis live'a, więc będziesz mogła sobie zobaczyć. Dobra, pies ogarnięty. Powiem wam tak.
Zalaną mamy kuchnię. Trzeba naprawić tą lodówkę. Ej, czy w ogóle przychodzi do nas ktoś z tego ogłoszenia? Nie, dobra, poczekamy jeszcze cały dzień. Jeżeli nikt nie przyjdzie, to sami sobie zorganizujemy tych lokatorów. Ale boję się. Boję się dlatego, że na przykład gra Simsowa czyta... Ktoś się chce z kimś umówić, nas pyta o zgodę. Czyta zwierzęta jako lokatorów domu. I jak macie kota i psa, to wtedy to czyta, że nie masz wystarczającej ilości łóżek dla lokatorów, nie? No to strasznie głupie, ja wiem. Mi też się to nie podoba, ale no niestety tak jest. Dobra, udało jej się to zrobić, jestem z niej dumna. Naprawiła sama lodówkę. Odzyskaj części. Wyrzuć. O, jeszcze pizza, dobra. Ona chce do nas przyjść na chwilę. Dobra, możesz przyjść. Zapytamy ją, czy nie chce zamieszkać u nas. Dobra. Siema. Współlokator. Poprosił, żeby została współlokatorką. Ej, festiwal smaków się zaczął. Musimy na niego jechać. Bo tam zarobimy dużo hajsu. Ale zapytamy ją, czy... Ej! Jest chyba... Tak! Potencjalny współlokator. Boże, biorę cię w ciemną. Nie, nieważne, kim jesteś. Gorzej niż ten typ, z którym mieszkaliśmy na początku, być nie może. Siema, please, zostań naszym współlokatorem. Tak, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Dobra, będziesz miał czarny pokój, bo to jest bardziej dla chłopa. Proszę bardzo. Przydziel mu łóżko. Ej, nie wyzywaj go! Boże, ona jest naprawdę niemiła. Dobra, dałam mu łóżko, więc to jest jakiś plus. Dobra, mamy pierwszego współlokatora. A czy ta baba chciała? Bo finalnie nie wiem. Może ona ma już. Oni się nie dogadują. Ty, bo jak wiecie, będziecie mieli zły kontakt z współlokatorem, to wtedy on się wyprowadza od was, bo mówi, że nie mogę mieszkać u takiej osoby jak ty. I się wyprowadza, nie? Jedziemy na ten festiwal smaków. Zjemy za darmo, to po pierwsze. Dobra, weźmy tych ludzi z naszego domu. Nasze zwierzęta też mogą iść, niech się rozerwą. Chyba nie mogę zabrać zwierząt. A nie, mogę, dobra. Ja nie mam Star Stable, a kiedyś grałam. Jaka jest moja ulubiona książka? Genialna przyjaciółka. Polecam każdemu. Jest to o dziewczynie, która została wychowywana w takiej patologii włoskiej, gdzie po prostu miała ciężko przez całe życie, ale była bardzo zdolna i spotykały jej różne przeciwieństwa losu i różne pokusy po drodze i tak dalej. I miała taką przyjaciółkę i właściwie tam są opisane losy dwóch z nich. I o miłości jest dużo ciekawych wątków, o życiu, o rodzinie, o tym, jak takie wychowanie wpływa potem na wasze nastoletnie życie, potem dorosłe życie. Bardzo wam polecam. I w ogóle jest serial na HBO, Genialna przyjaciółka. Myślę, że nie pożałujecie, jak będziecie oglądać. Nie czytałam Wojowników. Zjedz sobie karę losu. Się przynajmniej najesz. I weź, zbierz cały plon. Dobra, trochę hajsu zarobimy, także się cieszę. Zawsze tutaj coś ten wleci. Zebrałaś wszystko? Zebrałaś? Zebrała. Coś byśmy mogli tutaj zjeść jeszcze. Weź zjedz to. O, możemy kupić pamiątkę. Zobaczymy, ile będzie kosztowało, ale jak będzie w miarę spoko kosztowało... Nie, nie kupimy, mamy 6 simulonów, poczekajcie. A, nie zdążyłam. Bo ogólnie są tutaj te kule, nie? One są tanie, a one dają tam z 2
Ozdoby. O, patrzcie, krowokwiat dostaliśmy kolejny. Ty, no ja to od razu sprzedam. Zostawię chyba te... Nie, jeżyny też są tanie, także tym razem się nie udało dużo, mimo wszystko. Ale kupię z dwie te kulki. One dają chyba dwa bądź trzy nawet otoczenia. Trzy otoczenia. To jest dużo. To jest dużo, widzowie. I damy je do tych pokojów, żeby, wiecie, tam otoczenie wzrosło tym typom. No i co, wracamy. Pojedliśmy. Czekajcie, bo nam jakieś trudne sprawy. Zapiszę. Jaki rodzaj filmów lubisz? Romantyczne, komediowe, kryminalne? Ogólnie ja mam tak, jestem ciekawa, jak wy macie, jakie wy lubicie najbardziej filmy, że jak byłam młodsza, to bardzo lubiłam romantyczne i romanse, nie? I tak namiętnie. I książki, i filmy. Teraz zupełnie nie lubię. Wiecie, jak są jakieś mega romantyczne chwile, albo nawet jakieś opisy erotyczne, erotycznych zbliżeń, czy coś, to mam takie, Boże... Kiedy się to skończy? Dobra, możemy przyjść do fabuły. Już nie, zupełnie się mi zmieniło. Najbardziej lubię dramaty, historie życiowe. Na przykład. Lubię fantazy. Ale dobra, ja wam skłamałam, bo pytaliście mnie o moją ulubioną książkę i ja powiedziałam, że jest to Genialna Przyjaciółka. Genialna Przyjaciółka jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu, co ty robisz, czy mamo chłopcze, jest Wiedźmin Sapkowskiego Andrzeja. Boże, kocham. Ten świat Wiedźmina robi mi życie, nie? Po prostu ja sobie raz w roku czytam albo słucham całego... O, patrzcie! On przyniósł swoje rzeczki. Przyniósł kaktusiki, jakieś tam skały przyniósł, ketchup i książki. O, dorzucę mu tą kulkę. Nie wiem, gdzie mu to dać, tu mu dam. Tu druga. Dobra, potrzebuję kolejnego współlokatora, żeby zrobić dalej zadania. Więc słuchajcie, skorzystam z starego jak świat sposobu. Wynajmę usługi i wynajmę sobie... kogoś, kto by przyszedł od razu. Dobra, złotą rączkę wynajmę. I raczej ta złota rączka powinna się zgodzić. Przy okazji może będzie potrafiła majsterkować. Hej, sama tworzyłaś bota, czy to twój autorski pomysł? Tak, mój pomysł jest autorski. Sama to wymyśliłam, jak ma to działać, że chcę taki, taki w ogóle. Ale nie tworzyłam go sama. Ja byłam twórcą kreatywnym. Wykonawcą był mój narzeczony Łukasz, który jest programistą i jeszcze może powiedzieć, że jego siostrzeniec, który miał u nas praktyki. I w sumie stworzyły tego bota trzy osoby. Na ten moment ja nad nim pracuję i właśnie Łukasz. Więc będzie on ulepszany. Podzięki Łukaszowi od nas. Dobra, on się ucieszy, on lubi takie komplemenciki. Podziękuję mu. I co? Jest ta... Dobra, jest ta. Idziemy ją powitać. Jest ta złota rączka. Nawet baba, a ja chciała właśnie bym babę. Nawet ma ładne imię, bo ma Lilia na imię. Zapytamy. Czy chce zostać naszą współlokatorką Lilia? Tak, nawet jeszcze jak się cieszę. Słuchajcie, simowie, którzy są złotymi rączkami, pokojówkami, ogrodnikami, zazwyczaj nie mają domów. Ja wiem, jak to brzmi, ale to jest prawdziwa prawda. I jak na przykład chcecie mieć współlokatora i chcecie mieć pewność, że ktoś wam nie odmówi, to zawsze sobie zamówcie taką służbę i zapytajcie, hej, czy nie chciałabyś czasami tutaj mieszkać? I ta osoba się zazwyczaj zgodzi, nie? Więc może zróbmy grilla powitalnego w ogóle. Zróbmy sobie hamburgerki i zaprośmy ich. Co daje to otoczenie do rozgrywki? To jest trochę takie Stranger Things. Stranger Things. Że masz miasteczko, trochę z takiego stylu kowbojskiego. I jest tutaj tajemnica. Jest to miasteczko laboratorium, w którym jest ukryty potwór. I ten potwór zaraża mieszkańców. I ci mieszkańcy wtedy są opętani. Zaraz gdzieś tutaj chodził jakiś opętaniec, tu jest. Ci mieszkańcy chodzą opętani i przez kilka godzin albo szalenie biegają po mieście z taką miną, albo po prostu chodzą w ten sposób i nie można się z nimi w żaden sposób skontaktować. I oni są chorzy, są zarażeni tą rośliną matką, bo ten potwór to jest taka wielka roślina straszna, która kontroluje mózgi simów.
I można ją pokonać i wtedy stajesz się miejscowym bohaterem i wtedy ludzie ci podziwiają, nie? I są ci wdzięczni. Ale strasznie długa jest ta fabuła i jest taka, że jak raz ją przejdziesz, to już więcej ci się nie chce. O, trzeba kotki nakarmić i pieski. Ej, zaliczyliśmy 10. wyzwanie! Brawa my! Łapkę w górę zostawiamy z tej okazji, kochani. Kto jeszcze nie zostawił? O, ona nam sprząta. A próbowałaś Aleksandra zresetować grę? Czemu ci się domy nie pojawiają w grze? Chyba będą małe kotki. Nie, nie będą, bo Alaskę wysterylizowaliśmy przypadkowo. Co niby śmierdzi? A, w lodówce. Dzięki, jadłam ciastko. Ej, co ci jest? A, bo ona zjadła hamburgera z mięsem i ją brzunio boli, bo ona nie może jeść mięsa. Ej, taką ciekawostkę słyszałam ostatnio o wegetarianach. Nie wiem, czy to jest prawda, może ktoś z was jest, albo się zna, to mi powie. Ale podobno, jak nie jecie mięsa przez jakieś 6 lat, zależy od organizmu ile, to wasz organizm przestaje produkować takie soki trawienne, które są w stanie przetrawić mięso. Że nie jesteście w stanie wtedy przetrawić mięsa od razu, musicie jeść po trochu, żeby znowu zacząć się trawić, żeby wasz organizm się przyzwyczaił do tego. Taka ciekawostka życiowa. Dobra, losujemy kolejne wyzwanie, kochani. Nie, nie polecam ci rozszerzenia Stranger Wheel. Ja je bardzo lubię, mam sentyment, bo ono wyszło, jak ja zaczynałam nagrywać na kanale i bardzo dużo osób oglądało moje odcinki wtedy. Z tego Stranger Wheel, ale ogólnie jako rozszerzenie nuda. To jest rozszerzenie na 20 godzin i nigdy więcej w nie nie zagrasz, nie? O! Ktoś tutaj, Natalia miała, zorganizuj domówkę i zaproś wszystkich simów, których znasz. Ktoś inny miał, spotkaj ducha. Ktoś inny miał, stwórz ubranie na co dzień, losując każdą rzecz i nie zmienię go przez 3 dni. Fajnie. Też bym chciała mieć jakieś ubranie. No nie, stwórz siłownię w domu, dlaczego? Kurde, miałam to wyzwanie na odcinku. No i standardowo hajsu nie mamy, nie? Więc będę musiała znowu jakoś zarobić. Dobra, coś wymyślę. Może rzeczywiście każe jej malować obrazy. Może się akurat okaże, że ona jest uzdolnioną malarką. Kurczę, o duch! Ej, przyszła ta Dorota. Nie, niech ona pisze książki. Ej, wypadł Dorota stąd. Mamy laptopa, niech pisze książki. Ojo, nie, napisz książkę. Od razu na grubo piszesz książkę, zarobisz pewnie z niej z jakieś 30 simolonów, ale to nic. Będziesz pisała książki o swojej, o swoich zwierzętach, najpierw Alaska. Kurde, popsuła nam, no nie wierzę w nią. O! Patrzcie! Nasza lokatorka naprawiła zlew. Aha. Robi kupę przy niej. Nawet kot przyszedł popatrzeć. Co za duch! Co będzie jedzono na kolację? Chyba burgery, wiesz? My zawsze sobie z Łukaszem robimy jeden dzień w tygodniu, zazwyczaj sobotę, gdzie sobie jemy albo jakieś słodycze, albo jakieś takie rzeczy. Bo tak na co dzień to ja gotuję w Thermomixie codziennie. Boże, wczoraj zrobiłam żurek. No popsuła nam zlew.
Jaka patusiara? Zostaw to jajko! Ona na razie lubi. Ej, co? Ona się boi tego ducha! Ona się boi tego ducha! Ej! Myślałam, że ona pamiętnik chowa pod łóżkiem, a ona sobie czyta jakąś książkę. Ej, dobra. A zaraz... Nie wiem, no nie odkłada książek, no co mnie to denerwuje, ta baba? Weź ją zaatakuj. Zaraz ją wyślę w zaświaty. Bo już dwa urządzenia nam popsuła. O, kot psuje ten łóżko. Super. Ej, ona długo tak pisze tą książkę, po prostu ona tam flaki sobie wypruwa, żeby napisać tą książkę. On płacze w łóżku, mówi, kurde, gdzie ja trafiłem? Jakieś duchy, koty, pizza, wiecznie jedzona pizza. Sublokatorka, która się nie przebrała od 10 godzin. Ej, ona się chyba zbugowała, ta laska. Czekaj, czekaj. Ja chyba muszę ją odwołać, bo ona jest chyba jo. Widzowie, ona mnie skasuje, że... Skorzystaj. Odwoła się? Ej, patrzcie! Toż ona nie chce do domu iść. Czekajcie, zrobię tak. To czasami pomaga. I teraz ją zresetuję. A my idziemy wystawić książkę. O, ambitna! Ambitna! A wy co jecie, kochani, na kolację dzisiaj? Papa, my jeszcze przez 20 minut będziemy się... O Boże, obiecująca debiutantka. Ta książka musiała być naprawdę dobra. Czy ona nie dostała za nią jakąś... Nie, myślałam, że już nagrodę nawet dostała za nią. O ja! Jak szybko wbiła tą słabę, to ja nawet nie wiem. Dobra, będziemy mieli jakieś pieniądze z tego. Może Inki napisze jeszcze jedną, skoro się dobrze trzyma. Też dla dzieci. I może teraz obezi napisze. Jezu, ten duch. Nie, ja go wysłałam ze świata. Niech idzie precz. Już pontarano. Wypad robisz, Zuzanna, stąd. No. I tyle, a nie, będzie mi tutaj. Bezia. O Boże, spaghetti, którego nie daje mój brat. Ej, czemu ty się nie myjesz, chłopie? Nie wiem, dziwny jest on jakiś. Kurde, mi się wydaje, że on długo u nas nie pomieszka, bo on ma jakieś problemy z garem. Ech. Czekaj, czy nasze zwierzęta się czują dobrze? Ej, one na szczęście się czują dobrze. Trochę nasz pies, tak, by się przydało go potem. Ale to jeszcze zrobimy to. Ej, czemu nie piszesz tej książki, laska? Oh my god, co się dzieje? Prądu nie ma? Czy popsułaś sobie laptopa? Czy nie masz humoru? Czemu nie może? A, bo nie ma weny! Aha, super, weny nie ma ona. Dobra, to weź coś ugrilluj. Owocki. I ona teraz co? A ona ma jakąś żałobę z dupy. Dobra, weź, wypij tą miksturę. Kot atakuje ludzia. Nie! Chłop sobie bierze kąpiel na dworzu. Nie wierzę w to. Z płatkami róż jeszcze, ona aż ucieka, bo mi nie chce na to patrzeć. Dobra, kochani, ja zrobię tą siłownię, ale wylosujmy sobie inne zadanie wobec tego. Powinnam dostać tantiemy i będziemy robili siłownię. Albo czekajcie, zrobię tak. Zrobię tą siłownię na tyle, ile mamy hajsu. Nie wiem, czy kupię jakąkolwiek maszynę do ćwiczeń,
ale powinno mi, tak, stać mnie na krzesełko i na matę mnie stać do jogi. To chyba bardziej joga będzie taka fizyczna. Gdzie by dać to? No na tarasie damy, widzowie. Tutaj, a nie, bo to musi być w domu. Dobra, to dam u niej w pokoju. To będzie nasza siłownia. I już, gotowe. Trzeba to odhaczyć. Patrzcie, jak ładnie ćwiczy tą jogę. Ulala. Dobra, idziemy robić kolejne wyzwanie. Kup sobie chomika. No mało mam zwierząt w domu, żebyście jeszcze chomika mi kazali mieć. No nie no. Boże, no boli mnie to. Cały czas chcą jakieś zwierzęta mi wciskają na siłę. Co ja tutaj zootwieram? Jeszcze kurde chomika mi kazali, widzowie, ja nie wiem. No niepoważni ludzie. Czemu nigdy nie sprzątają po sobie? No aż je u niego w pokoju. Ej, kartkę on zostawił! Boję się, na pewno będzie ten dom to gówno. Nie chcę tu mieszkać. Z całą pewnością coś takiego tam będzie, bo on cały czas jest niezadowolony, ale wcale mu się nie dziwię. Drogi Simie, proszę umyj mnie, żebym wiedziało, że mi na tobie zależy. Czyli on zostawił nam kartkę, że są niemyte naczynia, co jest prawdą, nie? Są niemyte naczynia, ale nie wszystkie nasze. No ta baba się zacięła, co ja mam z nią zrobić w życiu? Zwolnię ją, bo ona cały czas u nas pracuje. Co prawda mogłabym ją zostawić i by była naszym... Ona ma serce złamane, że ją zwolniliśmy. I byłaby naszym odwiecznym pracownikiem, ale myślę, że to nie jest sposób. Odpłyń w sen. Dobra, trzeba kupić tego chomika. Myślałam, że dostanę te tantiemy, ale nie dostałam. Dobra, nie ma sprawy. O, tu są jakieś obrazy w ogóle. Sprzedamy sobie. Szafkę jakąś sprzedamy. Ten chomik kosztuje, z tego co ja się orientuję, z 500 simoleonów. Ej! O my god, ja nie dziwię się, że on ma problemy życiowe, jak u niego w pokoju, który wynajmuje, jest okno z kuchni do jego pokoju. Widać zawsze, co on robi. To była pomyłka, to nie było specjalnie, chciałam go podglądać, to było po prostu, to była pomyłeczka. Proszę uwierzcie mi, nie dzwońcie na policję. To nie było specjalnie, widzowie. Ej, nie stać mi na razie na żadne remonty. Dobra, kupuję tego chomika, najtańszego wezmę dziada. Kurde, nie stać mnie. Nie, stać mnie. Tu ktoś za 500 simoleonów. Trochę nie ma miejsca, żeby go postawić, bo tutaj tyle mamy rzeczy. Tutaj jeszcze go wciśniemy. Dobra, totalnie nam niepotrzebny ten chomik, nie? Do niczego, ale okej. Okay. Dobra, chodź pogadać. Przynajmniej psy będą miały ten... Psy i koty będą miały rozrywkę, bo one rzeczywiście wchodzą na tą klatkę i wtedy sobie gadają z tym chomikiem, nie? I tam patrzą i tak dalej. Także kolejne zrobione. Proszę mi zaliczyć kolejne wyzwanie. Dobra, kolejne wyzwanie robimy. Zatrudnij ogrodnika. No wspaniale. Oczywiście, że zatrudnię. Ale czemu zapłacę? Tego nie wiedzą nawet najstarsi Indianie. Jak przyjdzie w środę, nie, on przyjdzie chyba we wtorek. Jak przyjdzie we wtorek, to jeszcze może mu zapłacę. Może jakieś tantiemy wlecą czy coś. Także jest szansa na to. W poniedziałek przyjdzie, no to już gorzej. Widzicie? Patrzcie. Normalnie to jest fajne. Interakcje mają te zwierzęta. I wchodzi normalnie i tam, wiecie, gada sobie. Reaguj na coś, gada sobie z tym. Także to jest akurat spoko. Ej, nasz lokator nie wrócił na noc. Ej, widzowie. On nie wrócił na noc. Czemu ona tutaj siedzi cały czas? Nie możesz iść do domu? Ej, ja mam taki pomysł. Zmuszę ją do wyjścia. O! A czy nadal jest nadal z lokatorką? Nie chcę do ciebie przyjść.
do domu, bo ja mam tutaj dużo planów na życie i w ogóle. A mianowicie zatrudniłam... zatrudniłam ogrodnika, 12 wyzwań zrobionych, super Anaja, że liczysz, lofciam cię i robimy kolejne wyzwanie. Ty, ale bega normalnie. Te zwierzęta nas wykończą. Co ja tu mam? Poznaj 5 losowych simów, czyli musimy poznać kolejną piątkę simów. To myślę, że będzie łatwe, ale chodźcie, pojedziemy do jakiegoś miejsca. Wiem, gdzie pojedziemy. Zróbmy tak, że pojedziemy sobie... Może na jakąś randkę. O, zróbmy sobie randkę z tym typem. Bo tak jak miałam w tej rozgrywce... na odcinku, który jest u mnie na kanale, gdzie też grałam w tego bota i my testowaliśmy, to tam widzowie było dużo takich miłosnych też wyzwań, takich prowadzących do miłości. Było tam bara z 5 simami w ciągu jednej nocy i w ogóle, albo na przykład, nie wiem, zamów pizzę i pocałuj gościa, który ci tą pizzę przywiezie. A tutaj w ogóle nie ma miłosnych. Widzicie, jak ta gra kieruje nami, jak ten bot kieruje nami. Tutaj raczej tak wiecie, raz. Tutaj raczej oni są na tej zasadzie, że... Masz twoim celem życiowym twoim i twojego sima jest ocalenie zwierząt, adopcja zwierząt, hodowla zwierząt, kupowanie zwierząt. Tak chciało życie. Dobra, jeszcze jednego sima musimy poznać. Nie gadaj z wszystkimi naraz, tylko idź się przedstaw. Dobra, czy tego poznałaś finalnie? Nie, no to jeszcze dwóch. Dobra, to poznaj tego. Czekajcie, bo on ma jakieś trudne sprawy. Dobra, poznała tego. Czyli jeszcze jeden teraz. Którego byśmy poznali? Ten wydaje się przyjazny i wydaje się przystojny. Ej, czemu nie słuchać muzyki? Nie wiem czemu. Jakby z kitu nie słuchać muzyki, ale ja nie mam pojęcia czemu, co się dzieje. Jakby słuchawki mi się odłączyły, widzowie. Czekajcie, ja sobie zresetuję. Poczekajcie, dajcie mi chwileczkę. Wracam za sekundę.
Ej, dobra, kochani, jestem, ale słuchajcie, zrobił mi się program do streamowania i musiałabym go zresetować, żeby było słychać po prostu dźwięk w tle. I nie będę tego już robiła, bo my zaraz kończymy właściwie live'a. Także sorry, coś się zrąbało na sam koniec tego live'a w tym programie. Pewnie dlatego, że go nie zaktualizowałam przed streamem, bo stwierdziłam, że będzie to za długo trwało. Także niestety do końca live'a, czyli te 9 minut już będzie bez. A my zróbmy kolejne wyzwanie. Bo właśnie poznaliśmy 5 osób. Właśnie poznaliśmy 5 osób. I co tutaj mamy? Czy to jestem ja? Tak, zostajesz minimalistą. Pozbądź się 50 przedmiotów z twojego domu. Nie! Czy oni... Tak? O nie! Przecież my w ogóle nie mamy przedmiotów w naszym domu. W ogóle nawet jeszcze kwiaty miałam dokupić. Ja pierdziu. Oje, słuchajcie, oni chcą mnie wykończyć. To może zwierząt się pozbędziemy. Jak ja mam usunąć 50 przedmiotów? Okna usunę. Dobra, zostajemy minimalistami, widzowie. Lecimy z tym skoksem. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Czas na sypialnię. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lampa potrzebna, 14, 15, niech będzie już usunęta tę lampę, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, nie mogę tego usunąć, wielka szkoda, 25, 26, gdzie to dać, nie wiem, 26, cyk, czy coś mogę jeszcze z tego salonu usunąć? Mogę. Czyli 27, dobrze liczę. Ile mam lat? 28. 27. To mam potrzebne do pracy. W salonie nic się więcej nie da. Wszystko już potrzebne. Światło. O! 28. 29. Niech nas stojąco oglądają. No tutaj będzie nieźle, bo tu nic nie ma już doprawdy. To jest okno. 29. Trzydzieści, 31. Dobra, 31. To nie nasze przedmioty, ja nie mogę ich usunąć. 32, 33, 34. Ten sobie radio tu dał. 35, 36. Ty. 37, 38, 39, 40, jeszcze 10. 41, 42, 43, 44, Boże. O! 45, 6, 7. 48. O, 49. 50. Czaicie? Wyczyścili nam dom właśnie. Słuchajcie, to wszystko było warte o wiele więcej niż te 5000, które mamy na koncie. Oni po prostu... Ta rozgrywka prowadzi nas do nędznej biedy, do nędzy biedy i do zrujnowania życiowego. Spełni jeden etap aspiracji twojego Sima. Jedyny, Boże, jedyny. Ona ma jakąś aspirację, pewnie mi trzech przyjaciół. Omgi. Aspiracje życiowe. Trzech przyjaciół ona chce mieć. Dobra. Mam pomysł. Tylko oni już pewnie śpią, ci jej przyjaciele, nie?
a raczej kandydaci, bo ona tak naprawdę to nawet się za bardzo z nikim nie zaprzyjaźniła. Dobra, idziemy sobie zdobyć przyjaciół. Może nam się uda. Chociaż pewnie nie, ale może nam się uda. Idziemy do baru. Z pijanymi będzie łatwiej. Mój ulubiony pakiet? Być rodzicem. O jest, zdecydowanie. No właśnie, słuchajcie widzowie, bo zostało 5 minut live'a. A ja bym chciała zobaczyć, jakie będzie ostatnie wyzwanie. Czy w ogóle warto się spieszyć? Bo chciałam zrobić ostatnie. I kończyć grę. Wyzwanie. Pija. Zatrudnij opiekunkę do dzieci. A, czyli wiecie. To ostatnie wyzwanie nie było jakieś spektakularne, które by zmieniło nasze życie czy coś. Więc możemy sobie je totalnie darować. Ale słuchajcie, wiecie co chciałam zrobić? O Jezu, akurat wszyscy idą sobie stąd. Chciałam, nie? Zdobyć przyjaciela bądź przyjaciółkę w ten sposób. Czekajcie, wezmę sobie na przykład ją powitam. Że chciałam, nie? Dać jej prezent i powręczać jej simoleony, żeby nas polubiła. I jestem ciekawa, jak bardzo nas polubi po łapówce za 500 simoleonów. Zobaczmy. Wręczam jej 500 simoleonów. Ona się ucieszyła. I trochę nas polubiła, ale niewiele. Ale patrzcie, już się ludzie inni zlecieli. Myślą sobie, też chcę dostać. Dajmy jej 1000. Zobaczymy, jak nas polubi po 1000. Dobra, to może niech nowa osoba nas polubi po 1000. Dobra, spróbujmy teraz dać jemu 1000. Ej, wiecie co? Oni polubili nas niemal tak samo. Nawet chyba tak samo. Tak, tak samo. O, dośmy mu 500 symbolów więcej. Czy nie opłaca się przekupywać ludzi, żeby nas polubili? Nie, nie opłaca się zupełnie. No dobra, moi kochani. Dzięki wam bardzo za dzisiejszą rozgrywkę. Ten live minął niesamowicie szybko. Mam nadzieję, że wam też... Ale tak to jest. Tak szybko on mija, jak się gra z tym botem tak naprawdę. Trzeba przyznać, że mega szybko leci czas. Jak macie co robić i macie te wyzwania i tak dalej, to jest niesamowicie fajne. No co? Bota macie na kanale jak coś. Także zachęcam was do tego, żeby grać na nim. Z nim. I wejdźmy sobie jeszcze na sam koniec na kanał, w którym wy dzielicie się, co robicie w grze. Bo widzę, że jakieś nowe rzeczy tam wleciały. Czekajcie, na tym kanale, słuchajcie, u mnie na Discordzie, na kanale Gram w Simsy, dzielimy się aktualnie w tym, właśnie tu jest ten kanał, dzielimy się aktualnie tym, co akurat robiłem podczas naszej rozgrywki, w trakcie gry. Dobra, zobaczymy, co się tutaj dzieje, to był ten ślub, tymczasem simowy w mojej grze jakieś pół roku temu. A to było z pół roku temu. Miałam wyzwanie kupić Simowi samochód. Tak, jest takie wyzwanie, żeby kupić samochód i wtedy trzeba kupić taki zabawkowy samochód. A tutaj znowu było to wyzwanie. Moja Simka jest psychopatką. Nazwanie z napisaniem książki. Mój własny przyjaciel. Nikt oprócz mnie nie widzi mojego przyjaciela. O matko, rzeczywiście jest psychopatką. Tutaj kot został adoptowany. Tosty z jajkami. A, słuchajcie, jest wyzwanie, żeby zjeść 10, potem chyba 50 tostów z jajkami. Więc tutaj też gratulacje za... kreatywność z tymi tostami, bo ja nie wiem, czy bym dała radę psychicznie kazać zjeść Simowi 50 tostów na przykład, nie? Dobra, moi kochani, dzięki wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę pod tym live'em. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to wpadajcie na mój kanał pod ostatni film, oglądać ten film. Ja się z wami żegnam. Dzięki wam bardzo jeszcze raz za dzisiejszego live'a, za wsparcie, za wszystko. No i co? Moi kochani, widzimy się w poniedziałek. Ja nie mam dzisiaj urodzin. Mam 10 października, 14 października. Widzimy się, kochani, w poniedziałek na 100 dzieci challenge. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Życzę wam wszystkim miłej soboty i miłej niedzieli. Buziaczki dla was z tej strony Pia. Pa!